Dzień dobry wieczór, siemano, siemano, witam wszystkich serdecznie. Zdrasujcie. Hello, ryje. Cześć. Hello, mordy. Za to coś ci mówią, że owacji może, coś się woła ktoś, co? Nie, tak. Że tam miał ten Bartosz wygrywek, miał jest. Problem. Moi drodzy, tam ktoś latał mamy w kółko. Kuńwoj w ATS-ie, ETS-ie. Nie mamy, kurwa, konwoju. Nie mamy, kurwa, konwoju. Zaraz będzie kunwój, tylko jak to się tworzyło? Kunwoje. Pamiętam, że podczas gry trzeba się nas spotkać z ciulami. Wiem, hostuj. No my już to potwierdziliśmy, że taki ciul będzie hostuj. Dobra, nazwa serwera będzie bardzo trudna. Hasło. W dupę trzasło. Nazwa serwera będzie... Obskito ciul. Tak, nie, nazwa już jest. Reszty nic nie zmieniam. Widzę, że Andrzej zaraz będzie lądował. Oprócz mnie, ja ostatni tam chyba lecę. Tworzenie konwoju. O, modyfikacja już jest twarza. Czas? Nie, jeszcze mają 19 minut na wystartowanie. Na wystartowanie. No. Dobrze, tam co? Na live widziałem hasło, tam chyba było 12 x-ów. Nie, no hasło powiedziałem przecież jakie. Cześć, KPR. Hasło. W dupie nie słuchacie mnie. W dupie trzasło. No w dupie trzasło, tylko nie przez bez polskich znaków. A. No przecież, dlaczego miałbym was kłamać? No? Ale nie ma jeszcze twojego kurwa tego. Już powinien być. Trzasło. Ja nie kłamię. A mogę najebać PiS? Nie no, w dupie trzasło. My generalnie nie staramy się nie upolityczniać. Tak. Ale jebać no. PiS. Mentos 500 plus dostawałeś tyle lat, a teraz tak mówisz, bo ci zabrali? Nie tyle lat, tylko rok. O, ale widzisz, nie to odeśli. No jeśli musi być. Jak się kurwa to nazywa, ty? Opy. Topski 8-7. Nie, nie, ale nie wyświetla mi na górze. O, to dziwne. Zjebałeś, ciulu. Bo? Mam modyfikację, nie? Nie znaleziono Real Company logo, wyjeb to proszę. O, no to muszę wyjść. No. Wyjście. To wymaga Iberii. Tak. Ach, wy nie macie Iberii. Ja mam. Niektórzy mają. No, widzisz? No Filip ma, kurde, a oni nie mają. Nie macie Real przypadkiem company. Błędów z tymi promos trailer and com? Nie. Ale ja nie mam promoców z kolei. To polej. No, dobry wieczór, Oliwie. Tam czas leje, kurde. Który to będzie właśnie, teraz save? Kurwa, czemu pole, jest save? Ja się jakiś kończy. Czy to jakiś save? Dobra, panowie, to ja będę w Olsztynie, ale gdzieś się mogę... Kontynuuj, no. Przeniosę się gdzieś, zaraz zobaczę, czy mogę gdzieś na północ, faktycznie, aby się dało. Szczecin. Ustalcie, gdzie się przenosicie, a ja idę. Tak, a ty idź mi polej. Na Szczecin? Tak? Sobie na pewno? Zaraz ci powiem. Żonie polej. Nie, metr. Nawet jak u ciebie byłem, to tylko sobie polewałeś, ja musiałem sam przechodzić, kurwa. Pa, wróci. Ty, tak, wróci mnie opierdoli, bo tak nie było, tak nie było, ja muszę kłamać, taki był ale... gościnny? No ty wiesz, nie wrócił. Co? Nie wrócił? Co ty tam, szklanki to mi nigdy nie... Te... Znaczy, czułem się tak jakby, wiesz, ze szklanki nie ubywało. No. Ale jak se sam polewałeś, tak? Jak se sam polewałem, no, dokładnie, no, dokładnie. No. A jak było z jedzeniem? Też musiałeś se sam cały czas przynosić do kładać. Ja musiałem, kurwa, tam gotować. Ja wstałem specjalnie rano i pizzę musiałem robić, nie? Na wszystkich. Bo mówię, bo tak, Mentos, wiesz, mówi zawsze rano wstaje, nie? No to ja mówię, dobra, to wstanę rano i zrobię pizzę. A ten chuj do 13 spał. O, a co więcej... A nie, czekaj. To ja spałem do 13. Mowa, żeby się nie upominać, że a nie było tak? Będą akceptowane, jak będą akceptowane. Tak. A nie, to ja spałem do 13 biletów, jednak, kurwa. A on wstał biedny rano i pizzę robił. O Jezu. My kurwa. Widzimy, że one przychodzą, dostajemy maila. Ale czytajcie SOP. Niech czytają SOP. Jak tylko można, to będziemy akceptować. My mamy od razu informację o tym, że przychodzi Pirep. Tak. Ale my jesteśmy też ludźmi i mamy swoje życie. No przecież za to, jak będzie siedział na kobiecie, czy tam kobieta na nim, to nie zejdzie. Ty stara, poczekaj chwilę. Ja muszę Pirep zaakceptować, nie? No. No nie da się no, tak, halo, no kurde. 72.30 maku. 72.30 maku, czy ty mnie przedrzeźniasz? Widziałem, kiedy przyjść. Lukas ETS. ETS-a już odpala. Hasło w dupie trzasło. Nie rób tego nigdy więcej. Lukas zanęcony. Lukas zanęcony i przyszedł. Konwój jest, powinno działać teraz. Poland Rebuilding, Lukas, potrzebny. My dostajemy powiadomienia mailami od razu, jak Pirep jest wysłany, więc my wiemy, że on jest wysłany. I co? Łyso wam? Koszalni mogę się przenieść. Mam ciebie, ciulu, na zielono, dobrze. Słuchajcie, nawet Świnoujście mogę się przenieść.
Zapomniałem. W dupie trzasło. Razem? Ja nie mogę razem do Świnoujścia, ja mogę do Szczecina. No to Koszalin. Aż kurwa. A Koszalin? Jestem w Koszalinie. No to idę do Koszalina, może być Koszalin. No, alien... Ale hasło jest nieprawidłowe. W dupie trzasło. No mam, tak. Pisty przez mam. RZ-men to się pisze. Mamy winowajce. Działa? Nie. Gear up, gear down, gear up, gear down, gear up, kto? Gear down, gear up. Znalazłeś? Down. Wygrabek. Kajetan. O. Nie, ale co, Mentos nie idzie? Tak długo, no. Nie działa, chłopski, te hasło. A innym działa? Nie wiem. No jeszcze nikt się nie dołączył. Jest jedna dobra, osoba. Dam hasło 1, 2, 3, kurwa, żeby było wam prościej, no ludzie. No, ale najlepiej bo to wyłączył, bo to jest tylko przez minutę, więc to... Dwie minuty, dobra, przez dwie minuty mu pingało. No to dobra, to odpuszczamy mu. Wyłącz to... A nie, dobra. A. Jeszcze raz wejdę. Te live z ETS-a u mnie zawsze są ciekawe, nie? Zawsze w menu zobaczycie, jak menu wyszło, wygląda. Ale wyszło, kurwa, że ktoś miał niezaktualizowanego Akarsa. No. No. A ciekawe, ile jeszcze osób miał. No ciekawe, ile jeszcze osób, dokładnie. Hostuj konwój, dobra, wiem, hasło damy. We wszystkie pirepy, które wchodziłem, nie wywalały się, więc były okej. Okay. Ale tyle dobra. Było gadane i jeszcze... Dobra, nie, ta osoba musiała zrestartować albo skumać, że coś jest nie tak, bo to mówię, przez 2 minuty to nie jest problem, na nikogo nie będziemy krzyczeli, nie, no to bo... nie jest jego wina. Słuchaj, to jest wina by było, twórców, jak Akars wywalał, niech, ale oni też chcą coś zrobić. Obowiązkowy no. Update. To jak nie. Zrobiłeś to hasło, bo teraz jest nieprawidłowe. Moment, jeszcze nie ma. Nie, to jest. Nie, jest. 5, 4, 3, 2, 1. Kurwa, miało być jeden. Na odwrót, ale was chuja zrobiłem, ale was chuja zrobiłem. Zaraz mi się wkłada, bym sam będziesz kurwa jechał. No, ładnie. No. Alien rób konwój, chuja wydymam. No 5, 4, 3, 2, 1. No już trzech ciurów jest nas. Jak Krzysiek i Mentos? Muszę sobie zmienić ustawienie modów. Dobrze, a teraz powiedzcie mi ciule, gdzie się przenosimy. Pokazywałem. Koszalin ja mogę. Nie wiem, czy Alien może Koszalin. Adrian, co masz z modami nie tak? Aj, kolejność. No tak, ale jaką? No poprawi sobie. Ja sobie nie wiedział, tak? Dziwnowie. A, bo ty Alien ten. A to blisko chyba. No. Potwierdź. Kurwa, 550 euro, Topski, jesteś mi winny. Zgoń się, kurwa. No to leć mnie, to kosztuje. Tylko hajs byś chciał, tylko hajs byś chciał. No oczywiście. Ty, a poczekaj, a gdzie się auta kupuje? Dilerzy ciężarówką. Kurwa, w rzeźni. Dilerzy, gdzie są? Ciężarówka, tu są. A ty byś się nie zdziwił. Skąd ty masz tyle? 1 700 000? Jak tak można mieć tyle pieniędzy? Ja mam miliard euro. Miliard. Krzysiu, wiesz, to jest miliard? No dużo, nie? Dobra, nie będę teraz. To dużo, no. A ja mam mało i też jestem szczęśliwy. Tak, no. Dobra, idę do Koszalina, tak? Mi się tutaj... Kurna. Szybka podróż. 424 euro. Idziemy. Jakubku, idziesz do nas? No ja 500 zadam. Po Polsce. No. Poland Rebuilding wymagany. Jeździmy po Polsce dzisiaj. Dawaj, dawaj, Jakubuś. Ej, który to się jechał? Ja? Przepraszam. To gdzie wy w końcu jesteście? No, tak, ja w Koszalinie. Zostało. Alien jest w Dziwnowie cały czas. Nie. Nie, Alien obok mnie w Koszalinie. Nie, Mario, ciebie widzę cały czas w Olsztynie na przykład. Ja, co? Alien jest obok mnie. Ja jestem w Koszalinie, się przeniosłem do Koszalina. Tu jest kolizja. O, widzisz, to powinien sobie włączyć. No, ja zaraz. Ty, to co się zniechało? Jak się pozbyć tej naczepy? Aha, dobra, już was widzę. No. Jesteście rzeczywiście. Tu jest... Ach, tak to jest, kurwa. Bardzo poszła i spadaj. O, Mentos, jaką ma naczepę. Już nie ma. To czekamy, słuchajcie, jak ktoś chce dołączyć, dawać, dawać. Hasło 54321, serwer bardzo trudny, uwaga, zapamiętać. Topski 87, także. Kto to no, jest? Znaleźć ten serwer to będzie kurwa trudno. Gdzie tu jest wyjazd? Wyjazd jest skomplikowany, stąd tak, że będziesz musiał poszukać. To jest taka zagadka. To aż tak? No. Musicie pojechać, ty Mario musisz skręcić w lewo nagle. No ja wiem, tylko tutaj mnie wywinął. Także. Ustaw ciul, gdzie żeś pojechał? Wyjazdu szukam. Oj, ja bez trackera dzisiaj. O kurde, myszką muszę się nauczyć. Na razie się ustaw. Już, zaraz będę. W prawo i teraz w lewo i w lewo.
Ty o jest! Tak, aż tu, o was! O, faktycznie, ty. No, ja też się zastanawiałem, jak sam to odwyjechać. Mówię, co to jest spierdolona sceneria. O co tu chodzi? Gdzie tu wyjechać tej? Czemu, Jakubku? Tak mówisz brzydko, nieładnie. Po chuju fest. I my tu, czy wracasz tu, Topski? Idę, już jestem nawet. Dobra. A ty... Ty, kurwa, gamoniu z tego Wolfa! Pip! A czekaj. Pip! Fajny samolot, ale strasznie papierowy do latania. No przecież sam za ciebie robi. Przez tak, dziesiątkę. O, tak. To już Mentes się striggerował, że tu lisy obrażają. O. No bo w pewnym sensie 350 to też tu lis, tylko że... A nie, co robisz? No tam systemy, ale nie czuć tej wagi, tak jak przez 340. Nie czuć. Tak jak powiedziałem, lata jak gówno. Kiedyś mi prawdziwy pilot tłumaczył, że trzeba brać jedną rzecz jeszcze pod uwagę. Że 350 jest plastikowa, więc może latać inaczej. Mhm. Ale nie aż tak źle. Ale bez przesady, no czuć wagę, w każdym samolocie tak czuć źle, wagę. Halo. No, dokładnie, w każdym samolocie czuć wagę tego w X-Plane, no nie w każdym, ale w większości, nie? Więc kurczę, wiecie. Nie, dobra, ktoś jeszcze dołącza, jest, czy nie? Bo ten DAP jest w najwyższej kabinie? Polski, weź tak. Tak. A, dobra, czekaj, już nie. Adrianu tu chciał dołączyć. Poland Rebuilding potrzebne. Spokojnie. Cztery pliki z Poland Rebuilding, bez Heavy, bez tego Transport Heavy, czy coś. I tam musisz dobra, mieć ułożone tak. Pomiędzy... promocję Middle East, a naczepami. Tam na privie masz zdjęcie. Ty, jak ten, jak ty masz jakieś ustawione dobrze na serwerze, to jak wejdę na serwer i zrobię, żeby zaktualizowałem i z serwerem samo ustawi mi tak, jak ty masz. Tak jak ostatnio zrobiłem. Też miałem, że coś lepiej ustawione i zrobiłem tylko, żeby i samo mi ustawiało tak, można. O, tak. O, to ja nie widziałem. Ja też nie. Kto to? O, Krzysiu. O, kurwa. Zobaczcie teraz ten prestiż. Prestiż! Krzysiu. Ale Krzysiu, rzeczywiście, kurwa. Ale Krzysiu, ty widziałeś ten film? Jakieś gówno mi się przyczepiło, co nagrałem? Ale Krzysiu, rzeczywiście coś zadziałał. No. Jest prestiż. Słuchajcie, te halogeny na górze, weź tego kangura na dole, przepraszam, na dole tak, wypierdol. To jest tak, subtelne barwy firmy, żeby było tak delikatnie i ten prestiż Mercedesa. To wszystko połączone w jednym. Krzysztof, mogę się... Halogeny nie pasują na dole. Krzysztof, mogę się wypowiedzieć? Mogę? No, wioska śpiewa i tańczy, kurwa. Trendy. No bo ty Mercedesie się przypił do Mercedesa. Znaczy, myślałem, że aliena malowanie i ciężarówka jest wstrętna, ale twoja ją bije. Nie, to aliena bardziej wstrętna chyba. Krzysia nie taka, Krzysia taka nie. Bardziej tuningowa właśnie. Nie, Krzysia to jest ale... śpiewa i tańczy. Nie. Ale to też to nie jest, bo fajne Volvo jest takie stare, tak, kurczę. Subtelne barwy firmy pokazują, kurwa. Że tutaj firma jest tak bogata, że ona tak te typowe samochody, które mają przynosić pieniądze, robotnicze, one są wymalowane, te pomarańczowe, niebieskie kolory, a ten ma być tym prestiżem, to ma być bogactwo pokazane, że... Ale jedno jest fajne Volvo, takie starsze. Pędzi, nie? Ale ja nie lubię takich właśnie, tych takich kurwa postaci, dlatego to jest dla mnie zjebane. Te dwa pasy, kurwa? No przecież nie, to są nie, te to piękne. To nie, to jest akurat spoko. Te dwa pasy są jak Viperze. Gandalfa jak na Viper. Małcie? Co ma? Gandalfa jakiegoś? Chyba ta, właśnie ja nie lubię takich postaci tutaj, nie? Same ognie spoko, ale takie postacie to ty się jakoś nie mnie tak... I nie wiem, czy w ogóle wiecie, że w tej chwili samo Volvo bardzo modnym kolorem bardzo samochodów jest taki szary kolor, w ogóle niemetaliczny. To jest modny kolor. No, a mi się prawda. Zajebiście podoba taki ale stój czerwony, nie wiem jaki to jest czerwony, taki bardziej wiśniowy, wpadający. Ja robię pimpaj kabina. Zobacz co Alien ma w środku, ty patrz. Alien, zobacz, co ja u ciebie widzę, ty. Jak wyraźnie chłopka widać i poduszkę, ty. No. A reszta takie niewyraźne, nie? Ale chłopek, kurwa, wyraźny. O, lusterka masz Jakubek, chociaż się cieszę, że stoję na podium według twojej kwalifikacji. O. Mentos przynajmniej, to jest najgorsze, czwarte miejsce jest najgorsze. O kurwa, panowie, a tu jakiś umfal był. Ty, wypadek jakiś. O. Wypadek czy grubo. Umfal, bo kurwa nie wiem, o czym do mnie rozumiem. Umfal. Policja oględziny. Kurwa. Długo to będziemy jeszcze, kurwa, stali? No nie wiem, czekamy jeszcze na Lukasa coś. Chyba. Lukas, idziesz czy nie? Jedźcie, bo mi się to rozpakowuje. Ej, jak wy tam wjechaliście? No to my i tak po Polsce będziemy się kręcić. No. Dobra. Fifciok. Który ma najmniej? Skręć w prawo. Jeden Alien,
2 Topski, 3 Krzysiu, 4 Mentos. Kurwa, mać! Ty i ja na drugim? Kubek, a pan no, bo daw! Bo to jest, to jest najtrudniejsze, nie? Tak stać przed podium, tak? Pytam, czy niektórym ciul wybiera trasę? Nie wiem, Alien albo Krzysiu. A czekaj, nie, chyba nie ma znaczenia. Ja wybiorę i tyle. Wybierz. Tak, ale... i chyba chłopaki też mogą wybrać. Nie wiem, czy będą mógł dołączyć. Weź jakoś w chuj długą. Nie, po Polsce jeździmy dzisiaj. Rynek przesyłek, nie, szybkie zlecenie. Rynek przesyłek. Jesteśmy w Koszalinie, to możemy pojechać gdzieś na Śląsk na to, przykład. Ale to był rynek przesyłek, czy co? Tak, musisz brać rynek przesyłek. Nie, szybkie, nie. No, rynek przesyłek, tak. No to weź teraz znać coś do Polski, nie? Elbląg. Mamy Elbląg, o kurwa, naczepa nagla. No jebał ją pies. Dobra, ja się za moment zmutuję, bo ja będę lądował. Ty, do Jerozolimy. Ale do Elbląga bym pojechał. Dobra, chodźmy do Elbląga. Nie, chodźmy tą trasę do Elbląga, słuchajcie. Jest kurs do Jerozolimy. Nie, chodźmy do Elbląga, bo ja chcę pojechać tą trasą, proszę. Dobra, bo kurwa, bierz. Tam była zajebista trasa. Bierz. Jestem ciekawy, kurwa, czy będzie przez ta trasa i tam będzie most 3,7 metra. To jedź, tylko lewą stroną można przechodzić. Bo my nie możemy wziąć. Wątpię, że tak będzie. Już. Bierzesz ją, czy nie? Tak, tak, tak. Już jadę. Ja próbuję teraz wyjechać. O, ładnie się zmieścił. Dobra. Fajnie, ten pola, rebuilding, kurde, naprawdę fajne. Ty, Topski, powiedz mi, czy to jest realne, że jak jedziesz samym kuniem, to on się zachowuje tak strasznie dziwnie, jak hamujesz ostro? Oj, tak. To znaczy... Zajebałem nie, o, ciebie. No wiem właśnie. Bo nie, aż tak to nie, bo to masz wyczucie, jak hamujesz, nie? Ale na pewno to jest zupełnie inaczej jak z naczepą, nie? No przecież... O Jezu, 100 razy. Jest normalnie, a bez naczepy jest dramat. No. A czy nie? Ja mam... O, co tu się stało? Mentos, uważaj, bo znowu zwoimy. Powinieneś odblokować dyferencjał podczas... Czym się odblokowuje dyferencjał? V? V. X? X-em? V na pan. Dobra. Kurczę, jak to ładnie... A, ja się głową ruszam. Ten Poland Rebuilding, słuchajcie, i to na modach wszystko działa. Zajebiście. No. Kurde. Jak oni by przyszłościowo zrobili trochę więcej tych slotów. Czerwone panowie, hamować. To byłoby naprawdę fajne. Robią na bank, no. Nie? Czerwone, zatrzymujcie się, ale patrzcie, co tam, czy nic nie jedzie, nie? Znaczy ja się zatrzymałem, bo ty się zatrzymałeś. No bo jechały samochodem. Kurde, jak to pięknie wygląda, ty. Okna, drzwi, ja pierdzielę. Co? A ilu nas jest w sesji teraz? 5, 4? Nie wiem. O, patrz, a tu byliśmy przed chwilą, ale droga zaszywana. No to jeszcze mamy 5 czy 5? Tak. 3 miejsca jeszcze mamy. Czepiasz się, Alien, znowu. Tak, to 5 do 5, czy tam 5. Nie, jednego... w rondzie, szybko mów. Ale... W lewo. Alien, opowiedzi ci kawał o 5? To znowu jakaś policja? Jakiś? Z 5 napadło 10. Dokładnie. Na 5 napadło 10. Oj, czerwona. Bajka o 5, tylko bajka na 5. Miało być. Prawo? Biedronka, ty. Tak, w prawo. Żabka. Ja pierdzielę, jazda tutaj jest. Dobra, zabędę. A Jezus, co wy tu robicie? No. Ty? Alien, uważaj. Już spowodowałeś wypadek, no. Nie. O, ale jakąś dróżkę wjeżdżamy, kurczę, małą osiedlówkę. Widzę. Uwaga na drzewa. O jest nagel, to czemu obrażeń. O jest. A, kurwa, Mentos. Czemu się zatrzymałeś? No bo próg zbył, ja z przyzwyczajenia. Ty nie wiesz, jak to jest ciężarówką naprawdę na taki próg wjechać, no, chłopie. Myślam się tylko, ale... Ja pierdzielę, toż to wskaczesz w tej kabinie. Także, kurde... Ty, jak fajnie, tu jest, ja pierdzielę, opatrz. Ale zajebiście to osiedle. Norbert Dentrensangele, francuska firma, kurwa, zobaczcie, kiedyś tego w chuj jeździło w Francji. Bierz te zlecenie i ja biorę od ciebie, to znać jak wziąłeś. Ale zajebiste to osiedle, normalnie no, tak dojebane. No kurwa. No. Fajnie. Nagel do Elbląga jedziemy, ale fajne zlecenie, przyjmij zlecenie. Już? Ruchaj, tak, już. Rynek pracy, przeglądarka konwojów, Topski. Jest. Prawie z taką naczepą na co dzień jeżdżę, prawie. Wycisz, zobacz i rozpocznij to samo zlecenie. Jeszcze mnie kuźwa, tu brak tego. Z lodówką jedziemy? Mąka to niepotrzebnie, lodówka, ale...
Może oni w drogę mi Jaćka powiedziała. Nie, to nie lodówka. A co tu ma? Jakiś ma jakiś tam, ale nie wiem co to jest. Nie, to. Nie, to nie jest lodówka. Ale, ma, ale dziwna naczepa jakaś. O, moja jest tu obok. A moja jest taka... Nagel Group, ja moja to nie jest lodówka, ale coś z przodu ma. Nie, to nie jest lodówka. Jedna i druga nie jest lodówka. Twoja w ogóle jest inna. Powiedz. Co? Co to jest to na niej na przodzie? Blacha. Blacha. Ale jest takie coś jakby, nie, może nie jak agregat, ale... Ja najpierw nie wziąłem w ogóle. To na dole? Nie, u góry. U ciebie? Ja nie widzę nic. No ty co? Tak troszkę się... No zobacz na live'a. Co? Dobra, już ci uciekam. Takie coś ma jakby agregat? Nie wiem. To u mnie ma takie coś, ale to nie jest agregat. Ja wiem, że spokojnie, to nie jest... Spokojnie, nie wpycham się, robię miejsce. Dobra, dawaj, dawaj, Krzysiek. Czekaj, ja muszę tylko najpierw zabrać ten. Ja już mam naczepę. No to odjedź za mną. Tak, stoi już następna. Dobra, ja już tutaj. Fajnie z tym pomoc rebuilding, kurde. Panowie, ja wyjadę. Już nie będę, ale tutaj po tym osiedlu idziemy, to jest to kurwa jazda. Lewo, nie? Tak, 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 bo... Tylko żebyś do prawej dał maksymalnie, bo tutaj bus jeszcze stoi. Ale ty masz, Mentos, piękne, patriotyczne flagi. Tak. Pomimo, że ja chyba jestem najmniejszym patriotą z nas wszystkich. Ty, kurwa, tu stoi ciężarówka warki. Gdzie warki? Po prawej, widziałeś? Aha, no to no mówiłem, Norbert Denter Saint-Gelais, francuska firma z naczepą. Nie, warka. Warka, strong. Jebać, kurwa, tamten, warka. Ciężarówka od Norberta. Ale naczepa warka tylko jest warki. Ważniejsza. Ależ zobaczcie, wyjedź jak to Poland Rebuilding, jak to. Wyjedź. Już wyjadę, jak to pięknie wygląda. Dobra, Krzychu wyjeżdżaj w sumie. Tak, 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 tak. Ja wyjeżdżam i zaraz jak wyjadę, to... No to się, sorry, ale piękne ujęcia tutaj mam, kurczę. Tak powolutku jadę. Dawaj, dawaj. Ale to fajnie a wygląda. Koło tej czerwonej fury jakaś dupa stoi. Wyjedź, żeby mu nie tam. Tak? No. A jest, no. Naczepa nie... Dobra. Jedźmy dalej. Tak stoimy, czy jedziemy? Nie, jedziemy kawałek dalej. Nie wiem, czy tu coś nie wiedzie czasami. Powiem, że naprawdę zrobili kawał fajnej roboty, nie? Tutaj. Zajebistej roboty. Znaczy ja się przyznam, że no... Patrz tutaj, jak fajnie. Jak te słuchaj. Osiedla, to wszystko takie zajebiste. Tylko ja się przyznam, że no niestety magazyny takie nie są w takich no miejscach. Nie, no, dobra, wiadomo. Zdarza się, ale nie jest. Zdarza się naprawdę, nie? Ale BMW, zobaczcie. Mamy jakieś mody na furtki. Kaszlak. No. Jest kaszlak? No jest, tutaj właśnie minęłem go po lewej stronie. Kaszlaków to... Mento, stój, 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 ja cofnę kawałek, stój. To jest kaszlak. Cofnisz maluszek. A tu stara E60 BMK. Cofnąć czy dasz... Tak, stała. Nie, no już nie do przodu przynajmniej. No, to sam. Ja przed pasami chciałem się zatrzymać. A przestań. Dobra. Jakubek, tak. Jesteśmy? Nie wiem, czy się ktoś odpowiadał. No jesteśmy, jesteśmy. Plus Poland Rebuilding. Co ostatnio, tylko tak, Poland Rebuilding i Poland Rebuilding musi wejść od góry 1, 2, 3, 4, ale pomiędzy trailer... Ale można ustawić kolejność jak u serwera. A, no tak jak Lukas tak, mówił. No. Jest. Ty, jest jaka teraz? Nie zauważyłem. Teraz jest jakaś nowsza ja wersja. Ja też nie wiedziałem, że jest taka opcja. Najnowsza wersja Poland Rebuilding, która jest kompatybilna no, z tym promocem. Która jest na serwerze, nie u nich. Chłopaki, czy wszyscy są załadowani? Tak. Dobra, ale to teraz czerwone obowiązuje. Kurwa wpierdoliła. Teraz czerwone obowiązuje. Jakiś gnojek nam się wpierdolił w nasz konwój w pomiędzy. O. Coś chciałem powiedzieć, kurczę. Ale widzę, że przyzwyczajenie z reala nawet tutaj mi zostało. Ja pierdolę. Włączenie kierunkowskazów, nawet głupie. Ja też włączam, to jest przyzwyczajenie. Ale nie, ja włączam kierunkowskaz, jak stoję na światach, nie włączam. Dopiero jak ruszam, to wtedy włączam. A to nie. A to jak nie stoję pierwszy na przykład. Nie, jak nie stoję pierwszy. Ja mam wcześniej. No po co? Znaczy, nie zawsze zależy, jak jest... Inaczej pasie, może, dobrze. Ja inaczej jeżdżę ciężarówką, inaczej osobówką. A, no to ja nie. No, to jest jednak różnica. Ja czasami ciężarówką ja kierunkowskaz włączam dużo wcześniej, co ktoś może się dziwić, po co? A czasami jak stoję na światach, po co mam włączać? Ja jak jeżdżę ciężarówką, to szybciej włączam. Co, klika ci za głośno, czy jak? Tak, powiem ci, nie, nie, w manie nie tak głośno, na przykład w DAF-ie bardzo głośno. W DAF-ie jest, kurwa, tyk, 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 ale tyk, tutaj o, nie człowiek. Wiem, czy zauważyliście, ja nie wiem, którym jest jak. Ale są różnice między klikaniem... No jest i w rzeczywistości też. Także ktoś tu odrobił lekcję. No. W Mercedesie jest delikatnie i subtelnie.
A chyba w manie najgłośniej. W ogóle nie. Z subtelnością w Mercedesie. Ale gejowy! Alien, jak wjeżdżasz? Ja później powiem. Co, co? Bo jak to w Mercedesie, wiesz, z kolegami się lubią bardzo subtelnie tam, wiesz. Powolutku jadę. O, ale fajnie jechałem. Nawet te... Na tą białą linię z prawej strony, jak czuć na kierownicy. Ja tam wyjechałem stamtąd. Ale ładnie. Fajnie tutaj, kurde. Zupełnie inaczej, no, słuchajcie. Proszę bardzo. Także, o, o. Dzisiaj, za to ile? Lądowanie? Hamujemy. Mentos, kurwa, hamuj. Ja wiem, że ty lubisz zapierdalać, ale... Pamiętaj, że jesteś za prawdziwym kierowcą. Ja, no, jak widzę to, co widzę przed sobą, no to niestety ja wiem, jakby się prawdziwa ciężarówka zachowała. Ja też jestem to jest głupota. Kierowcą. Ciężarówki, mówię. Od 83 mam prawo no, jazdy. Ciężarówki. I uwierz mi, ja wiem, jakby w tym momencie się prawdziwa ciężarówka zachowała. No to co ty powiedziałeś? Od 83? Co? Nie, przesadziłem. 93. No kurwa, to no, przecież ja pierdolę. Poprawiam cię, Mentos, ja wiem lepiej, mówię, że od 95. Ty czy Mentos? Mentos. 7,8 plus 17. Sprawdzałeś tydzień temu na live'ie. 7,8 plus 17. Robiłem prawo. To ja nie pamiętam. Moje kurwa. Prawo jazdy właśnie kończy. Ty coś ma urodziny. No, kurwa, mówi, że, właśnie, że ktoś tam kurwa jest. O, w listopadzie jest. Prawo jazdy niż ty. John Deere jedzie, wow. Sprawdzał. Było? Bo... Tak. Coś... Ty, coś było, faktycznie. To nawet teraz mi się powoli przypomina. Jakieś przebłyski masz? Tak, tak, no, dokładnie. Lukasiu, 8, 9. Co tam u ciebie, Lukasiu, w ogóle? Panowie, na lewy, bo prawy się kończy. Ja wiedziałem lepiej od ciebie. Praca, dom. Mi się już te lata pierdolą, wiesz? Praca, dom. Starość. Cóż, ten wiek. Lukas, Kutowski jechałeś kurwa na jednej osi, wiesz? Wiem właśnie, bo ja wiem, że ty mnie gonisz i staram się zapierdzielać, nie? Tak, na wszelki wypadek zastanów się, czy czasami nie warto zbierać produktów na kiszkę ziemniaczaną. Tak, no właśnie, no. Na za 2 tygodnie. Bo może się coś nagle wydarzyć nieoczekiwanego. No. Także kupuj ziemniaki, jak będą wprowadzić. Beze mnie na 100%. O. Wow, hamuj. Co tu się odpierdzieliło, ty? Kurwa, nie namawiajcie. Ja już dzisiaj moją uprzedziłem. Lukas, długo cię trzeba namawiać? Krzysiu, wiesz? O. Już wolę uprzedziłem, że może taka sytuacja zaistnieć, nie? Tak. No. Nagle... Nie, wiesz, u mnie to też zależy od rodziców, jak tam będzie, co będą potrzebowali i tak dalej, nie? Plus, ale... spoko, nie musimy wiesz, nic na razie ustalać. I tak będę siedział tam 1,5 tygodnia, więc postaram się ogarnąć wszystko, co mogę, pomóc jak najbardziej mogę. Co oni robią te osobówki? A potem, no i tak będę wracał tutaj, no wiadomo. A, ja sobie się wpierdzielił tą ciężarówką. I ten, i tu będę wracał, więc... No, Mentos, no nic nie poradzę, jedzie tak powoli. Dobrze, że lewy był wolny. Krzysiu, czyli wstępnie na którego? Tam koło 20 to jest, tak? Dobrze mówię? Jak zaraz tak, plus minus, tam ten no. 20-22 tak? Weekend. No. Piątek, za sobota. O, dokładnie. Dokładnie wychodzi za 20 to jest sobota. 19-20. No. Lęborg, moi drodzy. Jest ktoś z Lęborka może? No, mówię, to jest równo za 2 tygodnie. No. Tak. Mhm. Ja znam kogoś, kto jest. Tak? Ja znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i o. Kogoś, kto jest. Nie, to już Lukas znał kogoś. No właśnie, mówię przecież. O, Biedronka, kilometr. Ja pierdzielę, to jest po prostu bajka, ale ja się nie mogę doczekać, jak dojadę w moje rejony. I tą drogą z Pasłęka powinna być droga na tamte... Nie, to do Elbląga jedziemy, to nie. To później do Lidzbarka powinna być ta droga. Kurde, to mi się popierdzieli, ale i tak fajnie. Bo dalej to, proszę do Krakowa. Zawijasy, a niewykluczone. A ile płacisz? O, Circle K, ile płacisz za Kraków? Jakie zlecenie masz? Nie wiem. O, patrz, ITD, o, z czołgiem stoi, ty, ale go zatrzymali, ty, o, Rudego 102. To już ale zajebiście, ale ITD. ITD odważne jest, jak czołg zatrzymało. Skania, kurde. O, wiesz co? No. Inspektor. Odważni, kurwa. To z kim? Jest, co jak ten zielony van? A tu jechaliśmy dopiero co. Transportu drogowego. Przez to za Sabaku jechaliśmy. I miga na jednym telewizorze.
Wejherowo, Gdynia, Sopot, Gdańsk, ja pierd... Słuchajcie, na te białe linie jak się najedzie, jak zajebiście mi kierownica drży, nie? Znaczy, powiem ci, Wojtku, tak, że trzy miasto tutaj jest zrobione zajebiście. Ha, mój Mentos! Chłopski to do linii też zakręt. Dlaczego mówisz trzy ale miasto, zakręt. A nie Trójmiasto? No, trzy miasto się u nas mówi, Wojtku. No, no nie. No, tak się przyjęło jakoś. Ja patrzę, kierownicze maszyny. Ło, ten zakręt już znam. No, wyjebałeś się na nim? Nie, ale już... Nie, panowie, spróbujmy tutaj jechać normalnie, bezpiecznie. Mam szarą. Mentos, kiedy my jechaliśmy tutaj? Ja nie jechałem tędy. Aha. Mam szarą. Bodzio, ja fabryka czarę, mebli. Się za mnie chuje za ja nie mogę. Aha, to czekaj, ja z Sabaką jechałem wtedy. No. Heineken Open Air Festival. Jo, panowie, zakręcamy. Co ty topski robisz? Na Open Air'a zakręcałem. Bodzio. Festiwal był. A teraz akurat jak będę za tydzień w sobotę, to koncert, kolega w studiu koncert gra. O. Także pewnie kurczę, na koncert jeszcze pójdę, jak no zobaczymy. W sobotę, jak akurat będę miał chwilę, to o, coś, nie wiem o co tu chodzi z tymi osobówkami. Prosto jedziemy. Ja wiem, ale tak jakoś to się skręcał. Akurat zielone ma. Także kurczę. Jakimś cudem nam się trafiło. Fajnie, no. Nie, no piękne te wioski tutaj, kurwa, naprawdę, ten Poland Rebuilding jest tak fajny, zajebiste. Tak fajnie zrobiony. Ale wiesz... Uła, kobieta no. Z wózkiem, Jezus, przejechałem ją, koniec. Koniec, mamy. To nie przejmuj się, ja... Darek jesteś? Widziałeś to? Pomóż się za nią jutro. Oj, nie widziałem. Ty, ale no, się moja fura, kurwa, jest lepsza. Ty, ale bez kitu jechała z wózkiem prosto tak, jak leciała. Ale ja nie cisnę gazu do pełna, Mentos, po co? Mi się nie śpieszy. Krzywne miasto, no Wejherowo? O, to ty już tak. Blisko jesteś. Ja jadę spokojnie. Jadę tak, jakbym jechał w rzeczywistości, przynajmniej się staram. Ty, ale to mnie zaskoczyło, o. Naprawdę. To mnie zaskoczyło, rozjechałem kobietę z wózku. Centrum. No, zobaczyłem w lusterku, że jest zmielona przez przyczepę. O Jezu, zdziwiłby się, a co alien się cię tylko z tyłu pocałował. Uwaga, psy po prawej. Znaczy, ja nic nie poczułem, żadnego pocałunku. Panowie, Mentos, zjedź na jakąś pompę, jak już wyprzedziłeś. Ale jak będzie Obajtek, to nie zjadę, wiesz o tym. Ja Obajtka nawet zjadę. Jak tu pięknie wygląda, ty. O, BP, no zobacz. Jest pompa, kurde. Jest, no była, ale już za późno, wiesz. O, kurwa, policja stoi, panowie. Wojtku, pompa, ty, faktycznie, to jest z radarem. Stacja benzynowa. No, BP było zielone. No mówił, ale nie, Wojtek mówi, tu jest pompa, a nie, co to jest, tu. A, jest. To ja nie słyszałem. Była pompa, ale jeszcze następna będzie może. Albo zaprawka inaczej, jak się mówiło, tak, że jakieś kierowców. Na tankowanie? Na zaprawkę. Nie znam zaprawki. No bo to, jak się jeździło na wschód bardziej, to się często to mówiło i później tak wśród kierowców to zostało, nie? Ja już nie dałem rady. Hamujemy, panowie, przed Redą. Patrz, tu jest zakręt na Wejherowo! Nie, na Władywostok, kurwa, Władysławowo. Władywostok, ja kurwa, ten kościół. Chuj, daleki dajrek, Władywostok. Na Hel się jechał tamten, tak. Tak, tam, no. To, no, prawie podobny. Wojtku, u ciebie jesteśmy. Jesteś już. Rumia. Tutaj prawie, już zaraz u ciebie. Blisko, zaraz będzie Chylonia, bo w tym... O, kurwa. Kurwa, Van Alien, co ty odpierdalasz? Coś mnie ten, na krawędź z lewej strony, czy nie jechałem, mnie wybiło. Kurwa, a z prawej strony na mnie. Ja człowiek se jedzie spokojnie, kurwa. Gdzie wy się śpieszycie, chłopaki? Co ty robisz, naprawdę, no co ty robisz? Tak. Gdzie wy się kurwa śpieszyta? Ja pierdolę. Człowiek spokojnie jedzie. Tak. No ja od was spierdoliłem. Kurwa. Hamuj. Yeah. Tak, Mentos, tak, słuchajcie, prostu, żeby nikt na cię nie krzyczył. Powiem wam tylko tyle. Po prostu oba pasy, wszystkie zajęte przez tiry, nie? Ale spokój, kurwa. Na lewym 2, na prawym 3. No i dworzec. Mamy po prawej. I teraz taka biedna BM-ka z tyłu chce wyprzedzać. O, Deichmann, galeria handlowa, ale nie wiem jaka. Biedna BM-ka z tyłu, tak? O, siedziba tu, patrzcie, reklama Delphi. O kurwa, a ten co mi stanął, ty? Alien, coś żeś mu zrobił chyba znowu. Nic mu nie zrobiłem. No, że on stanął. Ten czerwony mi prawie stanął, chłopie. Przed tym, blacharstwo, laki. Zobaczcie, co tu jest w ogóle, ty. To ty spokojnie, ja tu jechałem przez wczoraj i najpierw pójdzie prawy. Akurat blacharstwo i lakiernictwo potrzebne po takim jeździe. Że co pójdzie? Chamy.
W naszym przypadku blacharstwo i lakiernictwo na pewno jest. Echamy. Krzysiu, jaki pójdzie najpierw? O. A Fiwciukowi, jak się wpierdzielił. Dziękuję, kolego, dziękuję. Ty skurwysynu, gdzie się wpierdalasz? Tak by było na radiu. No. Czego Unicom ma taki duży zasięg? No nie wiem. No jedziecie tam, czy stoicie jak takie pity? No czerwone. No a jedźmy normalnie chociaż raz, kurwa, nie zawsze jak czuby ty. Jak się jedzie normalnie, to jest tak nudnie, nie? Tak jak w życiu normalnym, tak? Nie z tym Poland Rebuilding, zobacz jak to jest fajnie, naprawdę, można to zwiedzać. No jest fajnie. Gdzie się śpieszyć? Ale jak kierunki włączam, to co, to jest normalnie, wiesz? Ja też włączam kierunki, normalnie. Inaczej. Co to za rondo na lewą stronę? Solidarności, rondo Solidarności. Rondo Kaczyńskiego, kurwa. Nie, no to nie ma jakiegoś parkingu, żeby, kurde, dopełnić antałek? Tak. No ja też mam. Nie, jeszcze. O, ty, ja już... No to do Obajtka zajeść nawet, no. Nie jadę do Obajtka, nie wkurwiaj mnie. No to ja zajadę. Co z tym Bajtkiem? Dobre hot dogi mają. Orlen. Najlepsze. Pierdolę Obajtka, nigdzie nie jadę. Najlepsze. Nie wiem, innych nie jadłem, ale... No powiem ale tak, dobra. Próbowałem różne... Z paleczakiem jeździ. No, dzisiaj ja z paleczakiem. No, faktycznie. Ostatnio się zatrzymałem nawet na innej stacji, sobie wziąłem u nich i powiem, no niestety, nie mają w ogóle... Nie, mi bardzo smakują. I kawa i... To, no, ale ja mówię... Ale na Obajtku kawę potrafili oszukać. No jeszcze się nie spotkałem. Aż takim baristo, kurwa, nie jestem i ale francuskim pieskiem, żebym poczuł. Nie, to nie chodzi o to. Porównuję Obajtka do Obajtka. No mogą się zdarzać różnice, to przecież to też trzeba wziąć pod uwagę, że Gdańsk, chyba. Tak, no przecież trzeba wziąć pod uwagę. Kawa na Obajtku kiedyś przynajmniej była bardzo dobrej jakości, jeśli chodzi no, o... Mów na Orlenie, bo mi wkurwia to nazwisko. Nie? O, w sensie... A co to mówisz, że gorszej jakości kawę serwują? Tak. Było ścierwo wsypane, najtańsze biedronki. Ale nie wiesz, bo wiesz co mogło być? Mogła być na sytuacja, jedziemy. Że mieli zjebany ekspres. Na konwoju, na rebuilding, jak widać. No właśnie, to już wystarczy. Mamy i rebuilding, mamy i konwój. Zakamieniony, nieczyszczony. No, miejsca są dostępne. Danego ajenta stacji benzynowej, nie? Jak ktoś chce dołączyć... Przepraszam. Ile mamy? Mamy 3 miejsca wolne jeszcze. Hasło mogę podać. W jakim mieście jesteś teraz? Panie Lisek. Jesteśmy w Gdyni gdzieś, Gdańsk, Gdynia, Sopot. W Trzymieście. Najherowo, no, nie? Rumia. Klub Majorka. Rumia. Nie, już chyba dalej. Nie, Rumia, tak, faktycznie. Nie, Rumia to już żeśmy minęli. Dawno, ale to teraz powinno coś być, to powinno być... Jesteśmy... No Gdańsk mijamy chyba. Nie, za wcześnie. Gdynia. O nie, no już mam Sopot Gdańsk mamy tu, to w Gdyni jesteśmy. Jesteśmy w Gdyni, to jest ewidentnie ta droga łącząca Gdynię, Sopot i Gdańsk. No to jest pięknie zrobione i tak długo się jedzie przez to, nie? Tak. Tu jest no. Do takich dziwnych miejsc. To jest długa droga. No, nie, ale... A to właśnie Wojtek coś mógł o tym opowiedzieć, nie? Dokładnie. Naprawdę. Tak, jak ile lat temu tam na świecie, było. Na oczy nie widział, niestety. No to nie jest tak. Widział, był w miarę, nie? Przecież, kurde, Polska, wszystko 50. Polska na prawo. 50 groszy. Ja bym jechał obwodnicą. Pomyślałem. Nie, tu nie ma takiego przyjazdu, Wojtku. Jak tam, gdzie my jedziemy, to najlepiej. No nie, no dobra, no nie, no tak, obwodnicą by się jechało, tak, masz rację. Piekuś meble. Tak. Fajne te firmy czerwone, tutaj. Czerwone. Ale rzeczywiście tak jest przy tej drodze, która idzie Gdańsk, Gdynia, Sopot, to jest naprawdę mnóstwo tych takich firm, firemek. Wszędzie teraz tego wiecie, jest. Tam kiedyś. Jak mi opowiadali, że było z Gdyni na przykład, jak się z centrum jechało na Wejherowo, no to jechało się przez las, no nie? Lagi masz małe, no niestety, niż my gramy na paru modach. Halo? Co? No zjeżdżaj. Circle K, tak? No. Dobra. Gramy na promocie, gramy na... O, zdążę? Kurwa, nie zdążę. Gramy na promocie, gramy na jeszcze dwóch innych modach, gdzie są na CB Radio dodane na kanale, na Discordzie, dla kanale na... O, patrz, samolot ląduje. Na... Dla kierowców tutaj, naszej... firmy transportowej, ale fajne. A po Euro 20, jakby ktoś. O, zaraz zobaczę. A jak sądzicie, co to i jeszcze mamy leci? Poland Rebuilding. Nie wiem, czteroośmigłowy, AN... Tak, jakiś wojskowy, wiesz? Albo IU. AN jakiś będzie chyba, Herkules. AN-124. Nie, to był AN-124. Nie, to jest Herkules.
Jak Herkules. Na Herkulesa wygląda. Słuchajcie, to był He-Man. Ja na Lidlu wylądowałem. He-Man. Jest na drogowskazach. O, teraz jesteśmy w Sopocie. Spider-Man? Nie, to był He-Man właśnie. No ja. Na potęgę posępnego czerepu. Mam władzę. Tak. Czekaj, centrum, dworzec PKP, no ale gdzie? W jakim miejscu? No, no bo mi się nie można się czepiać. No, zjedź na cyrko. Tu i tu. Z jakiś krzyż tutaj poznajesz? Ale ładnie tam kościół, zobacz. No kurde, jest pięknie. Las krzyży. Druty na trolejbusy są? O, mamy tory po prawej. Ty, rzeczywiście, to jest droga na trolejbusy. O kurwa, trolejbusów, się... no. O, jest, aż się wystraszyłem. Ty. Ale chyba mi się wydaje, że trolejbusy chyba już tam nie jeżdżą. Chyba. Były zawsze w Gdyni trolejbusy. Tak no jak były, jak ale w latach wydaje. Dawnych. Oj nie! Na światełkach są odliczniki czasu, za ile się zielone zmieni. To działa. Co ty gadasz? I to działa naprawdę? Tak, działa. Kurwa jazda, ty. Ale słuchajcie, czy rzeczywiście... Ale jak Grunwaldzka, leci przez trzy trójmiasto, trolejbusy jeżdżą? Latem tam często byłem. Ale jak Grunwaldzka, ktoś tam tu i pisze... Sir Karol. Jedziecie tu ciule? Czy ja czekam na ten Lidlu? Powoli jedziemy, ale my się zatrzymujemy na światłach. Ja też się zatrzymuję. Nasz klient spodziewa się dostawy lada chwila. Dopilnuj, żeby dojechać na czas. Ja nie mam takiego komunikatu. O, no masz. Ja mam pewnie. Jeszcze pozostało godzina. O Jezus! Dziękuję. O, widzę. No właśnie. O, co żeś odwalił. No bo nie chciałem w ciebie uderzyć, nie? Aha. Sir Karol. O, fuck. Kurwa. Oho. O fuck, dokładnie. No, osobówka przed domem była, tak to bym pewnie pojechał, wiesz? Tam się trak złożył. I tutaj ci te światełka pokazują. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Nie. Wydawało ci się? Tak. Wojtek, u ciebie już jest pewnie późna noc, jesteś zmęczony, ci się to wydawało. Wojtek, to było zamierzone. Tak. Nothing to see here, nothing to see. Move on. No. Kurde, gdzie... O, jest Fifciok, jest Circle K chyba. M1 tutaj mamy jakieś, tak? Nie, to Circle K jeszcze daleko. Jezu, to gdzie już Mentos jest? On na czerwonych wszystkich jechał. O, o kurwa, zajebałem, ty, nie mogłem hamować. W Sopocie dobre ciastka są. Och. I też, ale w Sopocie dobre. Bum. Ale się... To cofnij, bo on nie ruszy. Tak, wiem właśnie. Chce loda. Nie, jedzie. No to gdzie wy jesteście w końcu? Na której stacji? Na cyrku. No, po trasie jest cyrku. Ja mam się... Alien, ty już dojechałeś do mety, ile masz do mety? Nie, ale Alien, to jest tam, gdzie ty jesteś? Kawałek dalej. Nie, ja to jestem sam na razie. Sobski, bo jedziesz szybciej. A jedź szybciej i już. To nie jest wyścig, pamiętaj. Ale nasz klient spodziewa się dostawy za godzinę. No. To wasz. Mój nie. Mój tak. Wasz też pewnie. No. Powiedz mu, żebyś sobie, wiesz... Tak. To jest ciężki transport. Kiedyś tego nie było. Kiedyś miałeś, kurwa, na dojazd na Hiszpanię 2 tygodnie. I tak się jeździło, kuźwa. No tak było, Wojciech. Ale już nie ma kiedyś, jest teraz. Ja jeszcze z bratem, kurwa, tak jeździłem, chłopie. Ale już nie ma kiedyś. Kurwa, ale jak miałeś jest... czasu, ile chciałeś. Kiedyś nie istnieje. Popatrz, jest ten... Ty, ale jest, opcja. Kościół. Jest o, Alien, ale słupek jest Statoil. Tak. Zgadzam się, bo Circle to Statoil, przerobili się, a u nas Circle, Statoil się przerobił Circle, a teraz jest BP. Przawa, no to ja, to było tak, na Warszawę się jechało. Kurwa, Alien koło mnie przyjechał. Teraz. Tak, znasz, kurde, Wojtek, jeszcze, co, ale ładnie to wygląda, ja pierdzielę. PB95 po 4,35. Mhm. Chęcią to zatankował. Tak? No. Do nawet, pełna. Lej pan. Nawet w koła. Tak. Do bagażnika lej. Kratkę plastikową. Dokładnie. Gdzie ta reszta ciuli, Alien? No jadzie powiem. Tam się kulają. No światła, nie? No wiesz, jakbyśmy jeździli zgodnie z przepisami, to byście nam nie uciekli. Zgodnie z przepisami, to ja jeżdżę w prawdziwym życiu. A tutaj sobie... Ale wy zapierdzielacie. Tak, na pewno. To, ja też jeżdżę zgodnie z przepisami w oczywiście, prawdziwym życiu. Że ja w prawdziwym życiu jeżdżę z ja też. Przepisami. Ja też. Krzysiu, ty nie jeździsz zgodnie z przepisami. Ja jeżdżę. Ale ładnie, zobacz tu. Ale i woda jakaś.
Ty. Alien, ale Filip nie mógł za tobą nadążyć. Ja przepraszam, ale no, niektórzy mają różne odczucie. No to Filip nie jest zgodnie z przepisami Krzysia. Mi się wydawało, że i tak jadę wolno. Bardzo przepraszam. Chcieliście kogo na Orlen. Chcieliście stację. No to trzeba było mówić. No to trzeba było mówić. To się odpoczął. Kurwa, żeby się gdzieś zatrzymać. Ja sobie zjadę tutaj na pobocze. Jak z miasta wyjedziesz, tam będzie coś. Teraz przez tory będziesz jechał? A jak, kurwa. Wojtku, ja już we Francji, kurwa, takie rzeczy na żywo odwalałem, że to tutaj, że ja przez, wiesz, wyjadę sobie przez tory, to jest nic. To jest dla osobówek stacja benzynowa, nie dla ciebie. Nie, no coś, oj, zdziwiłbyś się. Dobra, to ja zaraz wracam. Wojtku, a co w środku w kabinie jest? Osoba, nie? Znaczy to obsada, tak. Ale wiadomo. A kto to targa, kurwa, widlaka na dupie? Ja. Fiścik. A ja też mam widlaka? Nie mam. Nie, tylko on ma. Ostatnio ja miałem widlaka, teraz on ma. Ale najlepsze to, że ten widlak też hamuje ten. Światełka ma, tak. I rejestracja jest na widlaku. A czemu ten chuj, kurwa, z tą zieloną naczepą stoi? A dobra, jedzie. A wiecie, że będą też takie stacje benzynowe, Circle K? Circle K, tak, są, to są w Polsce. Są takie. To są stacje, które właśnie u nas przejęły Statoila, nie? O, proszę. Kolejny nagel cofa. Patrz, Mentos, ja mam widlaka, Alien ma zabudowaną naczepę spod spodu, a Krzysztof ma ośkę tylną, sterowaną, czy tam skrętną, jak to się tam nazywa. Nie mam szczepę. A jak to mam zaatakować tej stacji? Musisz zajechać na dystrybutor. Zdrowie. No tak. Tylko nie dystrybutor. No. Tylko nie wieź właśnie, nie wieź wiz. Nie wieź wiz, dystrybutor, tak. Jestem, dobra, jadę już dalej. Później tankować. Tam z tyłem możesz... Aha, Krzysiu właśnie mi się wpierdolił. Tam Krzysiu w tyłem dobra. Możesz przez Lidla wyjechać. No. Ty będziesz tankował, czy tak, co tak, robisz? Tak, tak, ale ja chcę to po prostu sobie nakręcić, nie? Aha! Ty, bo on na siedlecie to ma zbiornik 100 litrów tylko. Ale co tutaj ty robisz? Pod Lidlem stoją lumpy. Tak? Krzysiu, w instrybutor nie trafiłeś. No. Jakbyś Mario troszeczkę wycofał, to będę wdzięczny. Ale już dawno ci cofam. Patrz, kurwa, kombinuję, jak tu w instrybutor trafić. Dobra, daj mi widok z kabiny, bo ja z takiego nie potrafię, kurwa. Nikt tu Oliwier nie pije soku jabłkowego. Ewentualnie naprawdę aż tak się będziesz spuszczał, żeby kurwa w instrybutor trafić? Co sok jabłkowy robi? Jutro sobie zatankuję. Może mózgów. O, hotel jest od razu, można się przespać. O, ten to już odspadł, kurde. 14 maj spać już musiał. To. Od 4 powinieniś tak. Mario, to byś się bardzo spieszy? Nie. Bo ja idę jeszcze po hot doga. No to idź po chodniku, weź do mnie też, co? Wyjeżdżam na drogę powoli. Dobra, zaraz. Miałeś się zaatakować, ty. Ale jeszcze nie, po chodniku, zaraz przyjdę. Jeśli chcesz cię bombarować, to ten, to dawaj tutaj do mnie. No. To dawaj do mnie do kabiny. Zaraz będę, momencik. Ja pierdolę, nie, ja dziękuję. Mentos, nie lubisz hotdogów, kurwa? Czy o co ci chodzi? Ja wolę, to już wolę hotdoga, kurwa, od Obajtka, niż waszą ciepłą parówę. A jednak, kurwa, przyznał to. Jednak lubisz tego Obajtka. Nie lubię, ale wolę już niż waszą ciepłą parówę. Kurwa, nie jadłeś naszej, tak? A psik, szybko pytanie. Lukas jest szybkie pytanko, kurwa. Urwałeś mi lusterko. Czekaj, Fiwciok. Zmieniamy już status label na hub, czy jeszcze nie? Nie, 50 milionów. Na razie połączenia można robić. Zapomniałem, ty no. 50 milionów. Połączenia można robić, ale 50 milionów brak. Połączenie możesz już wyłączyć, naklejki jeszcze nie wyłączaj. Tak, połączenie wyłącz. Naklejkę połączyć można o czwartek. Nie można, tak. Ile było lotu? 350? Ja chcę zobaczyć, czy dam radę, bo chciałem zrobić takie fajne podsumowanie w Excelu. Ile było lotów, ile zrobi, ile godzin było wyleciano. Czekaj, wyjeżdżam. Właśnie coś te znaki się tak pokrzyżują. Połączenie już można wyłączyć. Mentos, tu się tam do nich, czy nie? Już mogę jechać? A ktoś leci jeszcze? Leci ktoś jeszcze?
właśnie leci, to nie wiem, czy nie poczekać, aż wylądują. No to... Nie, połączenie możesz wyłączyć, ale naklejki nie. Tak, dobra, to ja ruszam powoli, tak? Poczekam na Krzysztofa. Tak, on są w powietrzu. A jest. Powolutku będę jechał. Nie, powoli, bo ja chcę pozwiedzać, popatrzeć też tu na live pokazać trochę, bo naprawdę jest co? Fajnie. Volkswagen Polo. Polo, zobaczcie. Kurde, Volkswagen. Miałem. Bardzo jestem zadowolony. Nie no, bardzo ładnie. A Wojtek jeszcze jak stąd tutaj, kurczę, coś tam mówi, coś nawet pamiętał, widzisz. Nie, ale to jest prawda, że taki Poland Rebuilding czy coś, czy ten Promoc tak przypomina, takie które rzeczy są podobne. Podobne. Ja od Gorzele słyszałem to... Fifciok teraz będzie nam zasłaniał z lewej strony, bo ja się nie śpieszę, ja bez gazu. Się zbiera. Ale ja bez gazu jadę, no to coś się cieszę, jak na luzie jadę. No to trzeba było zatankować gaz, jak kurwa, nie bez gazu jadę. Po 2 złote był gaz tam. Ty, gaz był jak za darmo, trzeba było brać. Gazu nie wciskam, kurwa, prawie. A wie to, że na hubach jest paliwo tańsze, nie? Ty, i znowu Topski, u ciebie ciemno już jest, a u mnie jeszcze, a nie, tym razem u ciebie jest ciemno, u mnie jest widno. Aha. Ale piękny, fajny. O, fajny. Ty, tam jest ten nowy wiaduch już? Topski, tylko nie rób tak, kurwa, jak Krzysiek wczoraj. Co? Skręcam. Ja po prostu jadę. No mówię, jadę koło ciebie, nie? Dobra, no, ładnie ci widać teraz będzie. O, kurwa. O, no. Ładnie. Nie, Krzysiek, dobra. Super, super to jest, że... Ja bez gazu pamiętaj, Mentos, tak sobie powrótku, ale weź się zrób, daj. Cisowianka. Tylko przede mną pusto, pusto. Mentos, o Jezu, uważaj, masz Krzyśka na zderzaku, więc... O, jak ładnie to wygląda. A weź światła włącz sobie, bo jedziesz bez światła, tylko na stojówkę chyba. Nie, no po prostu... A, dobra. O, teraz. O, nie, teraz nie. O, teraz. Ale fajnie to wygląda. A Krzysiu, zobacz, kurwa, Mercedesem, kierowca Mercedesa, jak się kurwa niecierpliwi. A tam Omega Pilsner zaraz walnie. Ale Jan, przepraszam, czy możesz nie jechać na długich? Ale kierowca BMW to już nie? O, Mentos, uważaj, bo się kończy pas. Kurwa, macie. Widzę, jedź. No widzę, że idziesz. Krzysiu nie chce cię wpuścić? No, dawaj. Puścisz Krzysiu go, czy nie? Widziałeś, co tam na tablicy nie. było napisane? Nie. Teraz jak się chciało lewym jeździć, no to już się ktoś mi przypierdzielił. Stój, kurwa, nie dyskutuj, chamie w Mercedesie. Panowie, z jednej firmy jesteś. Zobacz, o, ten wiaduk coś też kojarzę, kurwa. Raz jechałeś lewym, to jedź szybciej i wyprzedzaj, a nie, że jedziesz. Jedź cicho, chamie w Mercedesie. Kultura na drodze wymaga, jak coś, to żebyś zwolnił, a nie. Chamie w Mercedesie. Myślisz, że masz Mercedesa, kurwa, gówno z przodu, to ci wolno? Celownik. Tak. Ty, zatrzymuj się na rondzie. Stój. 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 Na rondzie? Czekaj, muszę coś zobaczyć. Co to tam stało z tyłu? Ty patrz, kras, kurwa, czy co to jest? Oj, Alien, prawie byś, że mnie jebnął. Blisko było, no. No. Co to jest? No gdzie jest W? Tu ósemka. Gdzie to ja jestem? No nie, to tu stoję. Ty patrz! Nie, to man jakiś. Man. Nie, co to jest? Man. To nawet nie man. To wszystko przez... Ale jaki stary! Wszystko przez Topskiego, nie? Ja pierdolę. Pamiętacie takie dźwigi? Ja to pamiętam z młodości jeszcze, jak takie dźwigi jeździły, takie kurwa, nawet nie wiadomo co to było, takie wiesz, ciężarówki niektóre, nie? IFA. A myślę, że to kras. IFA jakaś, tak, coś takie, no, moja i z takim dźwigiem. Moja dorosłość. No tak. No a nie, Mentos nie przesadzaj, kurwa, 9 lat starszy jesteś. Ty jesteś w wieku mojego brata. Dużo. Nie. No wiem, że w wieku twojego brata, no ale to jest... Nigdy by tak nie powiedział, co o tym? Jakoś tak... No to się w tym momencie już zaciera, ale powiedzmy 15 lat temu to była wieku. No, to na pewno! Nie. Jadę na lewy? O, co już, kurwa, tak szybko już, to ja dopiero 70. No bo 70. Raz kończył. Orzesz w mordę. Nie odpaliłem Traxbooka. No nie, no jak chcesz mnie wyprzedzić, to cię puszczę. Nie, ja nie chcę cię wyprzedzać. Chodzi mi o to, ile będziesz jechał. Tak, no to 9 zł. A, no to ja też włączam 9 zł. No, nie da się wyżyć. No i dobrze. Wiem, ale no, to po to jest Eurotrack. W Forze będziemy zgaść te długie kutasie. Chuju. No. W Forze będziemy grać od wtorku. Od wtorku panowie. Czy od środy? Wtorek. Jeszcze będziesz. Jeszcze będę, w środę już po pracy od razu jadę. Czytał ktoś, o której udostępniają? No właśnie. Nie. Może kurde, nie pogramy. A ty teraz jeździsz jak? Pracujesz? Chyba ty. Dzionki mam. Ja 13:45 kończę. Czyli pracę. O 15 będzie. Wieczorem będzie. Ale do której będziesz mógł jeździć?
no około 22 wypadałbym, żeby się przespał już. No to trochę. Ja mogę nie spać w ogóle, ja mam taką robotę, będę miał, że naczepy podstawiam pod rampę i tyle, nie? Nie jeździsz się dalej? Wyśpi. Nie, ja zrobię dziennie z 15 km może. O kurwa. No ale wiesz, ale się napierdolę, nie? To wbrew pozorom. No właśnie się spocę. Ale bo nie wymaga, na prawo jedziemy, nie? Tak. 40. Wymaga to jednak wysiłku, no bo co chwila wyskakujesz z auta, zmieniasz naczepę, no ale nie wymaga przepinki. Tego to jakiegoś skupienia, w sensie... Nie, to wiesz... O kurwa, zacięło mi się ty. Co ci się zacięło? Nie wiem, symulator. Hamuj. Symulator mi się zaciął. Pierwszy raz jak miałem w betezie. Nie, bo ty nie zaśniesz w tej robocie. To ty będziesz Malbork, po bazie prawo. Jeździł? Co? Tak. Ale jakaś bezsensowna muzyka mi się włączyła. Kurde tej... Gdzie? No w tym symulatorze leci cały czas muzyka beznadziejna. Co jest, kurwa, ja nie mogę jechać? Jak to się wyłącza? Nie wiem. Jak nie możesz jechać? Ty, no nie wiem. Zaciął mi się symulator, jakby kurwa nie chciałem jechać. Musiałem bieg zrestartować, ale jaja. Ale jedzie. No teraz już pojechałem. O, policja stoi pod wiaduktem. No to już jest 3 km, wiecie o tym? Jak uważaj, bo z lewej leci. Tak, ale ja zdążę. Jak dojedziemy, to psik to zmienisz na ten, na dzień. Na dzień, tak. Mhm. Czemu fajnie w nocy? No jak to nie, też ma swój klimat. Nie, chodzi o zwiedzanie. Fajnie, ale o moja stacja. Ale w dzień więcej widać. Te miasta gdzieś tam w oddali, nie? Zresztą i tak zaraz pewnie będzie dzień. Czerwona, ale zaraz pusto. Nie, bo jest 22. Aha. Nie, no pięknie to wygląda. O kurwa mać! Czytałem komentarz. Chyba ktoś wybił za duże soku jabłkowe. Jaki wjazd. Fajne? I nie złóż znaku. A bo Fiścioł już tam dojechał. Tak. Spadaj, że tym Mercedesem. Jak jeszcze Krzysiu? O, Krzysiek, kobite, patrzcie na to, jak naczepa zachodzi. Na krawężnik, aż musisz. Patrz, rowerzysta przejechał. Mercedesa jedne, zaraz, jedne. Dobra, odpuszczę mu. No co ty chcesz od tego wjazdu? To chłopie, to jest... Proszę cię. Ty wiesz, ja mam wycofać? To psik, masz... Jasny gwint. Tak. A ty? Używaj. Dobra, muszę na chwilę. Się ja się muszę napić. Opcje? Ale... Gdzie to będzie w tym... Ta muzyka, dźwięk? Stój, kurwa, tym autobusem. Głośność silnika, wydechu. To jest co? Kurwa, w krawędzi przypierdolił. Ja tu mam dramat, żeby tam wycofać. Czemu? Aha, bo Mentos mnie pcha! Nie, jeszcze nie dotknęły. A znaki żeś zajebał, Mentosik. Nie? No patrz, że tak. Nie. Gdzie, jak się nazywa ta opcja o tej muzyki, żeby nie miał muzyki gównianej? Musiałeś radio włączyć może, poszukaj. A gdzie ty masz, kurwa, wycofać, ty? Tam na sam koniec. Ty, ja też, ale ja. A tam nie wiedziesz, nie wykręcisz? Nie. Nie, no, trzeba użyć przycisk hańby i tyle. Ja nie mam. Też nie mam. No. Ale musisz Mentosik poczekać. No dobra. Nie, ja nie wycofam już ci, bo Mentos za mną się przytulił. Nie, no. Ja ci do przodu... Mentos, stój tutaj, ja do przodu podjadę, ja okej? Mam z meter do ciebie. Zaraz. No, ale ja do przodu podjadę, bo ja muszę też tak, do przodu podjechać i cofać na lewą stronę. To ja się nie ruszam, dobra? Doradźcie, czy tam lepiej wjechać tyłem ogólnie w kolejkę? Wjeżdżaj sobie tyłem od razu. Dobra. Tyłem od razu, tu nie wywiniesz. No. Tak. I sobie... Tu nie wywiniesz. Tak, od drugiej strony, tylko poczekajcie, to ja już od tam zablokuję. Od drugiej strony? Barykaduj, kurwa. Ty masz rację, ty masz łeb, Alien. Jeżeli jest wiem. Droga, to pewnie, że gdzie tak. Gdzie jesteście w Elblągu? W Elblągu, tak. Nie wiem. Elbląg. Czy ja mogę jechać, czy nie mogę jechać? Nie, stój Mentos, stój. Dobra. Bo tam niech Adria ma, żeby się wywinąć. A ja mam ci idzie, bo mi się tutaj coś już miga. O Jezu, te krawężniki są tak wkurzające. Ja wam powiem właśnie a propos ustawiania tych kolejności. Wrzuciłem teraz pole rebuilding, bez żadnego ustawiania. Rebuilding? To ja mówię nie wycofam tu, no za chuj. Ja wiem, też tak mówiłem. No co ty na prawą stronę cofać nie potrafisz? I wrzuciłem teraz do tego, do foldera z modami, odpaliłem ETS-a, wszedłem na te konwoje, wyskoczyło mi, że niezgodność tam, kolejność, coś tam. I ustawiło mi, tak jak u ciebie jest ustawione i odpaliło teraz.
A, no to fajnie, nie widziałem tego. To zajebiasz, co? Wiesz co, tutaj można by jeszcze było balnąć. Zaraz zobaczymy, gdzie pojedziemy. Jestem, panowie, po drugiej stronie. No, widzimy już cię, że tu gdzieś się kręcisz. Widzę Lukasa, tak? Mogę cofać już, Adrian? Tak. A ja mam zupełnie, ja mam tutaj coś. A, bo ja najpierw muszę wybrać. Ja kurwa mać, tak to nie przejdę. Słuchajcie, Lisek się pyta, czy może się dołączyć. Oczywiście. Ja, może się dołączyć, oczywiście. Jest, są miejsca, hasło 5, 4, 3, 2, 1. Spóźnienie, kurwa, już mam. No. Fatkoła mi zabrało. Mentos, masz paręnaście miliardów, mówiłeś. Wiem. Słuchajcie, przy cofaniu ważne jest to, jak ośki przejdą, to znaczy, że już naczepa przejdzie. Nie dla mnie, tylko Mentos, wypadł stąd. Dla firmy. No. Dla firmy. A wiecie, ile mam pieniędzy? 6900. Czemu mówisz, że mnie wypadł tak brzydko? Tu ludzie walczą o życie. Dobra, czekajcie, tu chyba jest... To ja cofam. Aha, bo to Mentos tu jest, tak? Aha, no to Mentos, że się wpierdolił teraz. Mogę wyjechać? Myślicie? No nie wiem, czekaj. Czekaj, mam plan, mam plan. Ja już tak ładnie sobie cofam. Ej, Mentos! Okej. Okay. Czekaj. Aha. Mentos się miał nie mam ruszać, plan, odepnę naczepę i będzie... Miał się nie ruszać, dokładnie! Ale ja tylko podjechałem do przodu na punkt. Ja nie widzę twojej naczepy teraz. Słuchajcie, i takie firmy też się zdarzają, kurde, i to jest fajne w sumie. Znaczy to nie ale jest akurat tutaj trudne, cofanie. A wiesz, że my będziemy mieli spoko, nie? Luzik. No tak, bo wy do przodu się wyciągniecie i cofniecie, ale dalej tak na prawą stronę musicie, nie? Ale umiarkowanie, ale zobacz, jest cofanie. Ja w tym miejscu stoję i teraz tak jak będę cofał, to na czepan przejdzie, nie? To normalnie wygląda tak, że przypierdolę w te cegły, czy co to tam. A ja, czemu ja twojej naczepy nie widzę, Fifciok? Ja odpiąłem. Wiecie, ja bym się więcej pewnie pierdolił z tymi podjazdami, gdybym miał kierownicę. Na padzie nie jest tak. No ta. No, pa, rower jedzie. Udało się. Aha. O, garaż no, mogę tu kupić, to jadę. Wyjeżdżasz, czy? A tam cofnę. No dobra, to cofnij tam, to ja cofam dalej, tak? Ale tak, cofaj, oczywiście. Cofaj. Jak się ten siedzi w kabinie, to tymi długimi, kurde, prześwietlą. Lepiej, znaczy, tak, widać? Dać światło niż na tym darmowym, co był fanowym, że tak powiem, multiku, nie? No. Zdecydowanie. Bo wcześniej, tam, jak w lusterko nie patrzyłeś, widać. Nie było widać, a tutaj widać. Jejku, tutaj w ogóle nie widać, gdzie mam cofnąć. To jest najgorsze w nocy. W tym momencie bym musiał wyjść, zobaczyć gdzie. Agencję wyjeżdżasz stąd? Nie, nie, ja tu stoję. Coś, coś. Razie. Aha, tak, okay. W miarę idzie. Ma to się wyprostuje, to... działa do usłyszenia. Ficiok, zgaś światła, czy to nie twoje tak oślepiają? A nie, to nie twoje. Myślałem, że to twoje tak oślepiają. Mówisz, to tam masz. Latarnia taka. Nie, tam latarnia i to nic nie widać, wiesz? Do dupy. Trochę bardziej, żebym wcześniej to zauważył. Dobra, do przodu. Gdzie jest ten widok z kamery? Do przodu. Momentalnie, no. Spoko, spoko. To nie jest łatwo, nie? Nie, na prawą stronę. No wiem. To nie jest takie trudne. Topski, nie każdy ma doświadczenie w... No ja wiem, no oczywiście. To jest tylko trzeba mniej więcej czuć auto, no ale jeżeli tak, no wiesz, ja jeżdżę na co dzień, to mi jest dużo prościej, tak? Ale... Zobacz, ja teraz się zatrzymałem, bo zauważyłem, patrz na ile milimetrów przechodzę. Powiedz, czy to ma jakikolwiek coś wspólnego z prawdziwym życiem? O kurwa. Trochę, ale w prawdziwym życiu jest trochę łatwiej jednak. Bo tu ja nie widzę nic. No dobra, coś, o jednak coś widzę teraz. Ale i tak na prawą stronę jest zawsze chuj ciężko. Ale jak się naczepa, łamie, o to mi chodzi. Oczywiście, no i co, oczywiście, no i co, że tak. Pchasz teraz już naczepą w tak, no widzę, że coś pcham, no. No. Mówię, bo to jest chuj ciurowo, dlatego ja jestem, inaczej, ja jestem zwolennikiem i każdemu to powtarzam, lepiej 100 razy wysiąść z kabiny, niż raz coś przypierdolić. No w prawdziwym życiu to na pewno. No. Oczywiście. Zawsze każdemu to powtarzam, kurwa, każdemu młodemu kierowcy. Wysiądź 100 razy, kurwa, jak masz raz w coś przypierdolić, tak? Mi nie powtarzałeś. O, no i już, kurwa, już w zasadzie mogę odpiąć. Ostatnio tak podpinałem na czepę. Słuchajcie, a jak się włącza w ciężarówce, to jak ma się te dodatkowe światła wszystkie, takie bajerowskie? F4. Któreś F4? F4?
Tak. F4 i tam sobie załączasz. Regulacja fotela, regulacja świateł. Nie. Regulacja świateł to na dole 2.30 musisz ten. Zewnętrzne. Górne i dolne. Te nie, ale to jest niestety chujowo. Dobra, słuchajcie, nie będę was tu blokował. Ja tak sobie wypnę tą naczepę. Tutaj tak. Te to było. Ło, teraz załączyłem se, o kurde. Wszystkie mi działają teraz. Doskonale, kontynuuj. Dobra, już wam wyjeżdżam, panowie. Ale to daje, ty! No. Tak, to daje. Co tam stoi teraz? O, wyjadę. A wiem. Jechać, myślisz? Ja dam trochę do przodu. No dobra, ja tu sobie wyjadę. Stoisz w serwisie. Kurwa, nie mogę, jest kolizja. Czekaj, weź, ja tak wyjadę. Bo coś... Dobra, ale cofaj. Bo to filczek jeszcze coś... A, filczek jeszcze. Nie, cofanie na prawą stronę niestety w rzeczywistości też jest chujowe, tak samo jak tu w ETS-ie, uwierzcie. Ale jest prostsze moim zdaniem trochę. Tutaj jednak mniej widać na tym telewizorze niż w prawdziwym lusterku, aczkolwiek w prawdziwym lusterku też czasami. A, no uważaj, bo z lewej masz płot. Dobra, jak wszyscy oddali ładunek, to... Nie widzę konwoju, chyba nie dołączę. Może nie masz modów, słuchaj. Zaznacz musisz sobie, widzieć konwój że z, i top. Że z modami. Topski. Topski 87. Mentos... Topskiego w znajomych. I teraz taki tak, Mentos wkurzony. Kurczę, ile oni to będą idziesz parkować? Jakubek, nie, 5, nie, 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 nie o to chodzi. 3, 2, o to, że Topski zmienił na dzień i wybierał już traskę, nie? Już. Jeszcze tylko chłopaki, Alien, no chujowo, ale... Chujowo, no. Ale co wam powiem, że patrzę, że transportów nie ma z Elbląga po Polsce. No, ty możesz nie mieć, ja mogę mieć, albo ktoś inny z nas. O, Jakubek przyszedł, halo, cześć. Jakubek. O, cześć Jakubku. 5-4-3-2-1 Jakubku, Jakubek, ale nie ma? Jest na głosowym? Jest na głosowym? Nie ma. Nie ma. Ktoś go przerzuci? Ale jak nie ma, ale nie ma. Aha. Dobra, to ja szukam traski. Rynek przesyłek. Szybkie zlecenia. Ostruda, Elbląg. O, nie, szybkie zlecenia, rynek przesyłek. Ale nie ma z tego. Elbląg? Ja mam. Wilna mamy. Polski znowu live'a na Discordzie. Ale po Polsce mieliśmy ten. A, trudno. No ja wiem, Wilna, no szukam. Kłodzko na przykład mam. Pięknie, przez całą Polskę. Tej, odwrotnie muszę, tej Jakubek, przepraszam, Alien. Sanok. Odwrotnie mam. Do Sanoka jedziemy. Co wy na to? Dawaj. No to ale dawaj. Jaja. Przez całą Polskę do Sanoka. Pięknie. Odwrotnie palano. Kochanie, twoje rodzinne miasto. Ustaw GPS-a. To jać. Dobrze. Już, tylko chłopaki jeszcze. Znaczy mówię jać w sensie, żeby można było mu... Wziąć. No, ale cenie, chłopaki. Nie? No to tam na nich poczekamy najwyżej, nie? No to dobra, cenie. Ja będę jechał za tobą. To oj, ten. To zacznie czas lecieć. Masz już? Aha, jak ja nie, wezmę, tak? To zacznie lecieć. Leci czas od kiedy on weźmie zlecenie. No to ja poczekam też, zanim wezmę. Dobra, to poczekamy tutaj już, wyjedziemy sobie na drogę. Który znak kurwa przyczochrał? Kurwa, te znaki zaczek się bujają. Ja tam na stacji te dwa znaki rozdzieliłem. Panowie, czekajcie, zmienię czas. Tak, ty, ja nie mam, kurde, tak. Jeszcze nie masz, poczekaj, aż to... Zaraz będziesz miał, jak ja wezmę, wiesz, aha, muszę dojechać. Jedź do Elbląga, to gdzieś w okolicach Elbląga. Elbląga będzie. A pamiętasz nazwę główna? Jesteś w Elblągu. Jesteś, nie pamiętam. Ty tu aeroklub jakiś wiem. Jest, co tu jest? Jadę tam zobaczyć. No jest Mario, lotnisko. Tylko wiesz co, ten znak jest tylko u ciebie przekoszony, czyli ty musiałeś go przekosić. Nie, no przecież ja wiem, jak jechałem. Topski, widziałeś, jak to blisko gościu, tego... gościu tańczy sobie na chodniku? Tak, no widać. No. Nie? Jest, ma ten zestaw boomboxa i... Boomboxa i dęsi. O, patrz, jak się blokuje, jak się laguje, kurwa, jak się ten... To się ze scenarią dzieje, jakieś czarne te... O, Mentos pojechał. Coś tam... No. Jakubek jest na Discordzie. Ktoś może go przenieść? O, ja wiecie, teraz nie dopiero jak dojadę. Już sekundę, jak go przyniosę. Gdzie on jest? Kwadransik jest? Się mówi, Lukasik. Kwadransik, z kolegą rozmawiam. W prawo na rodzie, tak. Bo ja pojechałem na aeroklub. Dobrze. Tutaj jadę właśnie, do aeroklubu. Po zlecenie. O, już są naczepy. A ty w aeroklubie jest nasze zlecenie? Tak, no a jak? Ja nie mogę go przenieść. Jaka fajna droga, kurwa, po tego. Czemu ty, Krzysiu, nie masz takich uprawnień? Patrz, samolot stoi, ja mogę wjechać. TBM? Nie, to jest Piper jakiś. Nie, to jest coś większego. Ty, ale... Stój! Ja nie mogę wjechać. A to nie musisz pierdolnąć. Jakaś... Ja nie wiedziałem, że ty już jesteś. No mówię, no to lusterka masz po to. 72.30 maku.
A kurwa. Na tym kanale nie mam uprawnień. No nie, dobra, ja nie wiem, czy mnie możecie, kurwa. Na tym kanale rynek przesył, jak jedziemy do... Przeniosę go. O, dziękuję, a ja patrzę, ty nie mam tego zlecenia teraz. Ale jego nie ma nigdzie. Halo. Jest no, na widzę. Steamie Radio. Kurwa, mógł jeszcze niżej wejść. Jakubka, ale ja nie mam, Ostrołęka mam albo Wizby, o co chodzi? To nie jest TBM, tylko to jest Pilatus. To nie jest tak, to jest coś większego. Nie TBM. No czemu jest... ja nie mam zlecenia, bardziej mnie zastanawia. Bardzo podobnie. Siema, no. Siema, Jakubku, siema, Czesuś. Tak szybko. Nie tu było. Halo. Nie tu było. To było. Czekaj, ja cofnę kawałek, dobra, to wezmę inne zlecenie, no trudno. Cofnę, wezmę inne, do Ostrołęki było. Powiedz, kurwa, no. Powiedz, kiedy zlecenie wziąłeś. No już, tak szybko by wygasło. Rynek przesyłek. To zmieniłeś, dlatego. Ach, dlatego może. Mamy do Ostrołęki, no dobra. Krótkie, ale bierzemy. Przyjmij zlecenie. Dobra, już jest? Jest. No, jest. I z tego miejsca nawet. Ja już, o, biorę naczepę. Poczekajcie, no biorę i spierdzielam. O, ktoś znikł mi właśnie. A w ogóle to już jesteśmy ten? Pełno mamy sesję? Nie, chyba. Oj. Nie trafiłem w siodło, ale to i tak głupota. W rzeczywistości, słuchajcie, normalnie by się wam naczepa przesunęła. No wiem. No muszę kiedyś wam nagrać, jak to wygląda. Kiedy? Nie musi, nie mu... Ale nie pokażesz, jak się naczepa nie przesunie. Ups. Nie, przesunie się. I teraz w tym momencie bym stanął, podniósłbym do góry auto, dopiero cofnął, naczepa by się przesunęła, czyli by się wpięło, ale nogi bym złożył, podłączył przewody, odłączył hamulec z tyłu i pojechał w pizdę. Jać to, bo moja naczepa jest za miejsce. Już, już, tylko muszę tu wywinąć. W lewo się nie złamie. A nie zrobiłbyś na odwrót, że pierw przewody, a później nogi? No, wiesz co? Różnie robię. Ty wywijasz? Różnie robię. Pilna do stołu. Tak, tutaj, no. Gdzie ty jesteś, bo... Ej, akurat w tej chwili ten... W tej chwili wziąłem ten... pilne dostawy sobie odblokowałem na poziomie. Aha. Ty, Mario, możesz już wyjeżdżać. Mario, możesz wyjeżdżać. No już, tylko stoi Mentos mi na drodze, ale... Teraz wyjadę. Ja robię tak. Ja, wiesz, ja jeżdżę chłodnią, pamiętaj. To ja mam trochę inaczej. Tak jak ja robię teraz w rzeczywistości, to też tego nie powiedziałem na live, no bo ja jeżdżę chłodnią. Mentos, to stój tak, co? Nie, to stój. Mentos widziałem, to dobry na długich chyba jedzie. Tak? Już nie, bo była noc. Mandat! Jakubek tu stoi, widzę, kurwa, z naczepą do drewna, ty. To żeś trafi. Dobra. Tak. Ja następnie do kolejki jadę. Następnie się ustawiam do kolejki. Andrzej, do ciebie miałem, tak. Się dobra, Mentos, ja wyjeżdżaj. Tak. Mentos, wyjeżdżaj. Cofam pod naczepę. A czekaj, bo Fifciok się pcha. Kawałeczek, tak żeby zostawić sobie miejsce, żeby wejść pomiędzy kabinę a naczepę, nie? Dobra, wyjeżdżaj, ja się... Później tak, idę, podłączam sobie... Podłączam sobie przewody. Jak podłączę przewody, idę sprawdzić do tyłu, czy mam hamulec zaciągnięty. Jak hamulec zaciągnięty, to dopiero się wpinam. Jak się wepnę, to wciskam M1 w manie, podnosi mi się Fifciok auto, wyjeżdża. Idę złożyć nogi, idę odblokować ja hamulec robię. I jadę. Mhm. Jeszcze zanim hamulec odblokuje, to robię próbę, tak? Ustajemy. Ale może się pakować. Podpięte. To ja w takiej kolejności. Jak nie mam agregatu z tyłu, no to jest więcej miejsca, to jest inaczej trochę. Jednak. Jakubek stoi, dobrze. Zatrzymujesz i hamuje i jedziesz. Kto? Nie właśnie? Lukas już wjeżdża. No i chuj, miało być do Sanoka. O, fajne, z taką szmatą jeździłem kiedyś. A, ja mam drugą przyczepę. Dobra, ja mam tam dalej przyczepę. O, ta? Koło samochodu. A Jakubek, kiego chuja nie ma zlecenia? Czemu ty naczepy nie weźmiesz, Jakubek? Weź ten towar, co my mamy. No. Tak, kurde. Wypierdol to przyczepę. Zostaw to na czepę tu, tak. No. Weź towar, co normalnie my mamy. Przyjmij zlecenie i on ci w ten sam wypierdoli chyba na... Dokładnie. Wyjeb to, panie! Wyjeb w krzaki to gówno. Tak. Weź to w krzaki, naciśnij te i będzie. O, i wyjebał. No. Bierz zlecenie, które my mamy, jedź i podczepia i jadziemy.
Kurwa, to się ładuje. Co się robi? Ładuje się, kurwa. Co ci ładuje? Dobra. No, siodło widać u Jakubka. Kurwa. Jakubek, siodło masz w smarze usmarowane. Weź to wyczyść. Ja pierdolę, ale tak przepięknie wygląda ten Mercedes. Który? Bo kurwa, aż nie wiem, na co patrzeć. Siu, weź się wycisz, bo słychać ten klapanie. Tam wcześniej taka blondynka i Hammer. Fap. No. Przecież tutaj, bo to jest prawo. Kurwa, ale to tak się młodych kierowców robiło w chuja. Że ma siodło ujebane, ale to kiedyś, to jest fakt, kurwa, że jednego kierowcę tak zrobili w chuja, że całe siodło wyczyścił, nie? Znaczy, nie wiem, czy to kurwa go zrobili w chuja, czy on kurwa po prostu sam, bo ujebane to wyczyścił, kurwa, siodło ze smaru, nie? Kurwa! Pierdolę! Ty, ale siodło musisz dalej smarować, czy tam jest jakiś automat? Nie, jest centralne smarowanie, samo smaruje. Już kurde, nie ma. Są te siodła albo są siodła teflonowe, bez smarowania. Albo są siodła z centralnym smarowaniem, gdzie się samo smaruje, nie? Już kurwa nie ma kiedyś tego. Ja jeszcze pamiętam te czasy, ja sam smarowałem siodła, nie? Tawotnicą, nie? Kupowałeś tawot, kurwa! Gdzie tam, kurwa? W puszce tawot, kurwa, kija z drzewa zerwałeś i jebałeś, kurwa! Kurwa, siodło, żeby, wiesz, żeby naczepa fajnie na zakrętach ci chodziło. Żeby naczepa dobrze wskoczyła. Tak, na zakrętach, bo inaczej by było tak, że naczepa by cię na zakręcie zatrzymała, nie? Kurwa, bo to jest jednak taka masa, 20 ton, które... Jedziemy, bo już wszyscy mają. Jest taka, stara mi się jechać normalnie, patrzcie, kaszlaczek po lewej, fajny. Fajna taka wieś w ogóle po lewej, kurwa. Kaszlakiem zaparkował, chuj. Ty, wiesz, taka naczepa, jakby na suchym, kurwa, siodle, to przy skręcie 90 stopni, to byś, kurwa, stanął. Nie miałbyś szans, kurwa, z tym. Nie pociągnąłbyś tego, to jest taka, kurwa, masa, że nie ma szans, nie? A teraz kierowcy nawet tego nie znają. Mają wyjebane na to, kurwa, bo nikt nie wie, co to jest smarowanie, kurwa. Co to smarowanie? Jakie to, kurwa, nie? No to, kurwa, wsiadasz do ciężarówki, dadzą ci klucze i jedź, nie? No i chuj, nie. To jest tak jak ostatnio, że ja ten smar ściągałem z siodła, bo było za dużo. Nie, to ja nigdy nie ściągam, nigdy nie jest za dużo. Bo u nas jest tak, że na serwisie za dużo robią. Ale to wiesz, że to w niczym nie przeszkadza. Przeszkadza. Bo jak masz siodła z czujnikami, tak jak my mamy, to w momencie, gdy zapinasz naczepę, to ten smar się ściąga na sensor i ci i jak odepniesz się, to ci cały czas krzyczy, że masz siodło wypięte i ci pika cały czas. I trzeba czyścić sensory. No my mamy te siodło na czujnikach, nie? No wiesz, on jest kurwa z Brytoli. No nie, to ja mówię o normalnym siodle, bo to ale w użytkowaniu to w niczym nie przeszkadza, sam przyznasz, jest nawet lepiej. Nie. Czym więcej, tym lepiej. Andrzej, ale siodła są teraz w większości teflonowe, gdzie nie trzeba w ogóle smarować tego, kurwa. O, trójkąt stoi na prawej i osobówka, panowie. Czy to prawda, teraz w Wielkiej Brytanii ze względu na to, że tam był problem z kierowcami, wszyscy kierowcy ciężarówek teraz dostali tytuł ser? Tak. Ja list od rządu dostałem, więc chyba się mogę tak klasyfikować. A od Belgii nie było listy specjalnie? Nie, no wysyłali z rządu, nie? Że dziękują nam za ciężko. Za ile smarowica? Kurwa, puszkę kupowałeś tawotu, kurwa, na stacji benzynowej i kija zrywałeś, kurwa, z drzewa, żeby tam smarować. Za ile? Ale kurwa, powinni, nie? Tam ser dać, nie? Tak, kurwa, co tu? Uwaga, boczny wiatr, ty, ale jaja. Godę czy cheddar? Mentosik? Kierunek miałem i cię widziałem. Dobrze. No. Nie, bo ostatnio jak... O, co tu się... O, ale jaja, ty, jak tu fajnie wygląda. No kurwa, jak pięknie tu jest. Co to za dymuwa, ty? Co tu jest? No, ale fajnie tu właśnie, nie? Po prawej, a po lewej zobacz, jak ładnie, jaka woda fajna. Jak pięknie. Na rybki tam by powiem, poszedł, że... ty, a może zaraz na rybki. No jest, te scenerie w ogóle są zajebiste, no. Jebany i powie, że miał kierunkowskaz. Kto kurwa zapierdala awaryjnym? Chciałem się zapytać. Jakubek może. Ej, ja na jeszcze są trzy loty. Aha. Wyjebał się we mnie, ja pierdolę. No. Ale póki co statystyki wyglądają tak, że na tych lotach, które teraz odbyliśmy, to było 19 pilotów plus 4 jeszcze leci. Z tych, co dolecieli. 19 plus 4. Mhm. 74,5 godziny w powietrzu wszyscy spędzili. Ale poczekaj, 19 plus 4, czyli 23. No, policzę, jak reszta wyląduje.
Aha. Prawie 19 milionów żeśmy zarobili. Paliliśmy ponad 4 miliony paliwa. Ale będzie impreza, ale będzie impreza. Ponad 4 miliony ton paliwa spaliliśmy. Średnie lądowanie to 163 było i średnie punkty 90. Jeszcze raz. Za jak to się skończy, to ja wiesz co, na YouTube'a wstawię to podsumowanie. Za to, ty powiedziałeś 4 miliony ton paliwa. No przepraszam, jeszcze raz. 4 miliony ton paliwa. Nie, nie, jeszcze raz. Co ja gadam? 400 tysięcy. No. Bo tu o milionach mówiłem i tam miliony skoczyły. Raz, dwa, trzy. 4 miliony? To i tak za dużo chyba. Nie, bo to jest w kilogramach. Nie, dobrze mówię, w czym to jest. Ale co, hajsu 4 miliony? Fuel use. Może być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć cyferek, czyli 4 miliony. Nie, sześć cyferek. Ale jedna cyferka i sześć cyferek. To jest minimum. Kilogramów czy LBS-ów? Czekaj, w czym on w podsumowaniu tego wyświetla? Różnie. LBS-ach. W kilogramach, 6000 kilogramów. Dobra, to w kilogramach. Bardzo i tak wychodzi. 4, 3, 3, 3, 7, 1. 40? 300 nie, to jest 400 tysięcy. 4, 3, 3, 3, 7, 1. Pamiętaj, milion to jest jedna cyferka plus 6 zer. 6 cyfer. Dobra, to będą tysiące. A ty powiedziałeś tylko 6 cyfer. No uczył od razu. Nie śmiej się, podliczam to wszystko i się zajebałem z jednego. Dobrze, no, nie śmiej. Topski uczy, Topski bawi. To słuchaj, to już teraz mówię, kurwa, postaram się załatwić na grudniowy event jakieś, kurwa, nagrody, może coś, jakieś scenerii od pana Drzewieckiego, coś zobaczymy. O, patrz, jaki znowu kras, co to ty ja? Kurwa, co to jest, jakie fajne. Taka ciekawostka, to jedna osoba niestety, ale zakończyła odrzuceniem ten lot. Tak? Czemu? Komu się odrzuciliście, z jakiego powodu? Nie mów komu może, ale... No to... Czemu? Ten miał dużo punktów na minus plus tankowanie w powietrzu. O, no to nie, tankowanie... A to nie był ten, co z crashem? Nie, też ktoś inny. Aha. Ale 44 punkty. To hańba. Ojej, 44 punkty, no to daleko. Daleko do 70, a naprawdę, no sami wiecie, że żeby, panowie, hamujemy, mamy budowę. Ale co dziwne, naklejkę dostał. Żeby 70 naprawdę mieć, to jest kurwa, tak ma być, no dobrze, tak ma być, poleciał, nie? Poleciał. No właśnie, no tak. Poleciał, no. Jak poleciał? No nieważne, ale Pirep, no. Czekaj, jeszcze dwie godziny i można traskę wyłączyć. Ty klient spodziewa się dostawy lada chwila, pani Dobrze. O co tu chodzi, kurwa? Jak to jest możliwe? U mnie nie ma. Bo to ma była ekspresowa wysyłka. Ja mam pozostałe. Kurwa, no to zapierdala. Ty co tu za schody są? To tak? Tam grzej, kurwa, no grzej! No właśnie, ty patrz, jakiś pomnik, o Jezu, pomnik. Nie zwiedzaj, tam, tylko grzej, szaganiec, kurwa. Tylko kurwa. Ty, no ale tu, ale kurwa, no przecież tutaj to jest miejsce jakiegoś tam tego, II wojny światowej, tutaj jakieś... No właśnie, tak, a gdzie my jedziemy? Ty! Lewo, kurwa, Topski, nie hamuj, tak. Wilczyszaniec? No jak nie hamuj, Mentos, kurwa, mać, no jak nie hamuj, no, zakręt jest. Nie wyhamowałem. No widzę, no ale nie hamować. Chciałem wam powiedzieć, że z tyłu... Barykadu, Jakubek, barykadu i kurwa. Trzoda jak nic, nie? Trzoda, kurwa. Mentos, przyzwyczaj się, kurwa, spierdol. Patrz, osobówki co robią. Nie bać osobu. W domu siedzieć, kurwa, no nie wyprzedzę, bo ciężarówka sprzeciwka idzie. Żarcie wam, kurwa, Mentos, wieziemy. Ciężarówka sprzeciwka idzie. Ja pierdolę. No, tak. Mentos, ale już ci krzyczałem, że idzie, patrz, następna. Patrz, osobówkę, no Mentos. Mendozo znowu. Nie wypierdolił w kosmos. Nysa no patrz, a teraz się osobówka wpierdoliła, no. Przepraszam bardzo. Myślałem, że będzie stał. Włączył ci się ten tryb nieśmiertelności? Tak, no chyba tak, za dużo wypił. Jechałeś awaryjnym, przyznaj się, bez bicia. Uciekłem ci przecież na awaryjnym. Ja? Nie, Fifciok. Kurwa, Mentos, zawsze coś. No. Ale tu ładnie, znowu jakaś wioska. Ja cisnę, wierz mi, że ja cisnę do dechy. Ty, ale fajna wioseczka, kurwa, panowie, zobaczcie, jak to fajnie jest zrobione. Ty naprawdę, aż miło się jeździ, kurwa, nie? A rondo? Mentos, kurwa, ty już jesteś kilometr przed nami. Kurwa, wszystkich zetkną do rogu, chuj tam, uwaga, rondo. Dawaj na lewo, Fifciok. Ty już sam jedziesz, wszyscy sesję opuścili, kurwa, Mentos. Skasowałem wzniki, mam na rondzie. Chowaj, bo jest ciągle. Na rondzie prosto. GTA? Jakie GTA? Nie, dzisiaj nie będzie GTA.
Nie, nie. Kto wie? Kto wie? Kto wie? Mi mówisz, chowaj się do dupy. Hamujemy. Już kurwa, staram się naprawdę szybko. Ja i tak, no ja nie potrafię tak jeździć, kurwa. Jakieś się pobawię. Kurwa, ustawię ciężarówkę tak, jak powinna być ustawiona i każdy wam to ustawić. Ciekawe, czy też dało się tutaj pojechać stosunek na tym rondzie ładnie. I zobaczycie, kurwa, jak to jest może wtedy, że się wypierdolicie na każdym rondzie, jeżeli będziecie jeździli tak jak teraz, kurwa. No, bo to nie da się takie. Ja staram się, ja wiesz, ze względu na to, że no, wiem, jak to się ciężarówka zachowuje, to wiem, jak kurwa, jednak ja, nie odczujecie tego, no bo nie, no niestety, jak to buja i tak dalej. Ale dałoby się to zrobić może, bo tu są te opcje, jak ta ciężarówka się giba, kiedy ma się wypierdolić i tak dalej, nie? O to chodzi. To by się dało i kurwa byście zobaczyli, ja pierdolę ty, to przy takiej prędkości ty się wypierdolisz? Ej, ale zrobić raz no, taki kurwa. Ten, na maksa wszystko ustawić, żeby się wypierdoliło za każdym razem. Maksa jest pewnie przygięte tutaj, coś czuję. Ale to... No, teraz jadę 60, na takim zakręcie, chłopie, ja bym się wypierdolił. To co przed chwilą miałem ten zakręt na live, jak zobaczysz. To ja bym się wyjebał na takim zakręcie przy 60, no nie, no przecież 40 tak... byłoby okej. Okay. Ej, kochani, nie zamykaj mi drzwi, bo się uduszę. 40 byłoby okej. Okay. Tutaj też, znowu, kolejny zakręt. Metos, za chwilę usłyszysz odpowiedź, no to nie Jita Greya! A ty masz kopki, tobie na czepa hamuje sama, jak za szybko wjeżdżasz, czy nie? Nie. Kurde, to wy taki technologii kurwa, nie macie? Kurwa, nie ubrytoli takie rzeczy macie, kurwa. No, jak za, w zakręt za szybko wjeżdżasz, to ci jedną stronę na czepy przyhamowuje sam. Ja pierdolę. To się po to, żeby się ludzie nie wywracali, bo tu się ludzie często wywracają. Poważnie? No. A Niemcowie kazali po prostu nauczyć się jeździć. Po Niemczech też jeżdżą takie, Polaków, kurwa. Po Niemczech też jeżdżą takie wąskie, wysokie ciężarówki. Czy to jest to brytyjski wymysł? Po prawej stronie. Jakie wąskie, wysokie? Ja nigdy nie widziałem wąskiej, wysokiej ciężarówki, kurwa. Znaczy, to się wam wydaje, że to jest wąska, nie, wysoka, ale jest szeroka, dużo, taka sama. Nie, one są dużo węższe i są dużo wyższe. Może na czepę masz powyżej tego... Na czepa jest wyższa pewnie, ale jest szeroka tak znaczy, samo. Słuchajcie, 2,50. W Wielkiej Brytanii są też takie małe miejscowości, są bardzo wąskie też drogi, to może tam mają na specjalne naczepy kurwa, na ich. Ja nigdy nie widziałem czegoś takiego. Ale to tylko wąska wysoka ciężarówka. Za to chodzi raczej, że masz te double deckery, one są no to double decki, no to ona jest tak samo szeroka. Zawsze mam wrażenie, że one są dużo węższe. Ostatnio nawet wczoraj jechałem po trasie. To też ona nie jest węższa, tylko ci się to wydaje może, ona jest po prostu wyższa. Ona jest metr wyższa niż taka standardowa. Nie, nawet nie jest, chyba że u was, ale wątpię. Ona wy nie macie, jest metr wyższa, ona jest niżej zawieszona. Wy macie 4 metry wysokie na Europę. No. A, my, no. A one, a double mają tutaj w Anglii 5 metrów wysokie. Aha. Więc one są metr wyższe, no bo masz drugi floor, nie? Znaczy u nas też mamy drugą podłogę, czasami, niektórych, ale to nie są wyższe. Kurwa, doskonale dostałem, a wy się do mnie przypierdalacie. Kurwa, tak, jak wszystkich rozjebałem dookoła, to... Ty, ale patrzcie, jaka fajna rzeczka. Doskonale. Jaka fajna rzeczka, kurwa, jak to fajnie wygląda. Wyłączone ma uszkodzenia, to jedzie. Ta. Nie, nie mam wyłączone. I kurwa, ostrawor jakiś. No, ładnie tutaj. No, no i szacun. Też, że tym ludziom się to chce robić, nie, żeby tak fajnie było. Szacun, naprawdę wielki szacun dla nich. I to są ludzie, którzy robią to praktycznie non-profit. No, nie tak. Praktycznie, to non-profit. No dobra, można im wpłacić oczywiście dotacje czy coś, tak? Ale nie jest to obowiązkowe. Ale to zobaczcie, obowiązkowe. Ale to jest to samo co no. Zobaczcie maszyna, czyli EU07. O, stoi. To przecież sam, tak. Tam jest gigantyczna robota. Oni od no oczywiście. Tam kolega w tym uczestniczył od wielu lat, to oni przecież od nastu lat grupa fanatyków to robi. No. Idę montałe. Eria czy co? No to teraz na lewą stronę cofanko. O, no to Lukas po chamsku, po chamsku. Co po Kasik. I ty Brutusie. Brudasie. I ty Brudasie. Wiesz co, to że Mentos odpierdala, to jest już wiesz co, to się przyjęło, ale ty? Ja z tobą na ryby chodziłem, kurwa. Cicho. Kurwa, cicho. Bo się wyda. Tak. Ja z tobą piosenki śpiewałem. Wiławianki wrzucałem. I wrzucałem je do falującej wody. Wiławianki wrzucałem. Dodamy podczas alkoholowej libacji.
Nie, dobra. Tak, ja mam... chyba każdy się powinien domyślać. A cabin crew, czyli osoby, które wspierają kanał, powinny, znaczy widziały przecież live'a. Tak. No i bardzo fajnie. O. Było miło. Ja tam... Oj, którym się ty odpina? Ja tam nie narzekam, kurde. Nie żałuję ani chwili w takim wieczorku. Było zajebiście. Tak. Jeżeli będzie to tylko można powtórzyć, to kurwa jestem za. Jak najbardziej. I kurwa chętnie z Lukas z tobą znowu zaśpiewam. No pewnie, że tak jest to, bo to ja tę gitarę wezmę. O ja pierdolę. Amen, to zbyt gdzie on z tą gitarą? A ja, ty, jak ty, jak ty przez ten las będziesz szedł, to ja powiem, gdzie on z tą gitarą? Tylko, że ty będziesz grał, ja ją przynoszę, a ty będziesz grał, bo ja nie umiem. Aha! Tą gitarę nie umiem grać. Ty, poczekaj, teraz kolega ma koncert właśnie w Ostródzie, kurwa, to ja go ścignę w niedzielę. Niech cię nauczy grać. Za tydzień, żeby mnie nauczył, kurwa. No. Wiławianki, tak? Mamy nauczyć? No. Tyra, ta, 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 ta. Dobra, da się, kurwa, myślę. On jakieś na perkusji już uczył grać, więc kurwa na gitarze i nie umiem, więc na gitarze też da radę. No dupę, spóźnienie. Dobra, Krzysztof, wypadł stamtąd, bo ja muszę zaparkować. No, to przez Ventosa spóźnienie, ja idę po drinka, zaraz wracam. Może GTA, kurwa, ta. Panowie, to ja zaraz będę brał nowe zlecenie, ale to za chwilkę. Idę AdBlue na lat, nie? Dobrze. Ja też właśnie idę, zaraz muszę zaparkować też. I ławianki wrzucała je do dobra, wyciąg dawaj. Tu! No, kurwa. Alien, chodź go, przefasonujemy. Tu nie ma kolizji, więc nie. A, szkoda. Ojebany. Ej, co to było, te? Kurwa, to się myślałem, że jak ktoś wyjdzie, to co to było, te? Nie słychać, kurwa, i obgadują. Ty, kto to się rozjebał? Który to, kurwa, na dachu przejechał? Zgadnij. Jakubek, kurwa, pewnie, zgaduje Jakubek. Kurwa, dopiero wróciłem, ale zgaduje Jakubek. Breakdance, nie, breakdance. Breakdance, czyli tak dalej. Ale mi się podoba ta twoja ciężarówka. Kurwa, fifciok, co mi się w dupę wpierdalas? Ja nie lubię od tyłu. Ty pierdalaj! Od tylca będzie mi Alien nabrał tu, no. Alien, poczułeś coś? Ja jak Alien? Wiadro. Alien jeszcze, małego ma. Alien jeszcze przeżywa. Styl i prestiż. To gdzie? To nie w tej firmie. Gdzie Krzysiu ten styl i prestiż? Ja po prostu się nie mogę napatrzeć na tego. Na exclusive. Na mojego dafa patrzy. Wiesz, do Sedesa? Nie, Mentos, zobacz. Krzysiu w lusterko właśnie spojrzał. A, patrz, jak spojrzył w lusterko. Nie, jak spojrzył w lusterko, to zobacz, co on widzi. Styl i prestiż. No. Nie ma opcji. Nie ma spojrzeć opcji. Zaraz. Nie ma opcji. Jest styl i prestiż. No akurat w jest lewym widzi. Renault, DAF, Volvo, a Volvo, kurwa. A czego byś tak ustawiać? Czy to oznacza, że już nie jedziemy? Nie, jadę, właśnie biorę kolejne zlecenie. Spaliny, to możecie sobie tylko powąchać z tych przepięknych kominów, które stuningowałem sobie. Dobra, rynek pracy, rynek przesyłek. Tak. Ale Lukas... Od Niemca z komina to raczej bym nic nie wąchał. Lukas, chciałem ci powiedzieć, że twoja ciężarówka wygląda najchujowiej ze wszystkich. Panowie, czy ja? Bo mamy Lukasa. Problem, bo ja nie mam nic do Polski. Ma ktoś coś do Polski? Nie, no tak klasycznie wygląda, nie? Tak klasyczna. Do Estonii mam. Nie mam nic do Polski. Give me one second. A gdzie jest w ogóle Mentos? Mentosa nie ma nigdzie. Do Nowogardu mam. Ja mam do Lublina. Słucham? Do Lublina. Do Nowogardu mam. Gdzie jest Nowogard? Gdańsk. Pod Międzyzdrojami. Gdańsk, dzięki kurwa. Nie, raczej w dół. Międzyzdroje, o to nie, to w dół, bo w dół, na górze byliśmy. Na górze byliśmy. Jest cały czas. Lublin to już lepiej ten Lublin. Gdańsk, Gdynia. Lublin jak ktoś Opole miał. Opole mam, panowie Opole o, mam. O, idealnie Opole. Opole, dawaj Opole, pięknie, masz, przez Warszawkę. Ale masz ten ładunek? Nie wiem. No to zobacz, jest nie z tego miejsca, ze Ostrołęki. Kurwa, 500 kilometrów, dobra. No właśnie. No,
No to może ten ładunku. Ale panowie, posłuchajcie, bo z rynku przesyłek można brać wspólnie, bo ja mam do Zgorzelca puste palety na przykład. O, pięknie, kurwa. O. Dobieraj, zobaczymy, czy się da. Dobierz, to my od ciebie weźmiemy. Ale stąd? No, zobacz, bo już wziąłem. Ty. Ej, panowie, a takie pytanko nie, szybkie. Nie, to musisz najpierw po to Lukas, pojechać. Sorry za te szybkie pytanko. A skąd? Ja wiem, masz mokre sny pewnie przez to. Kurwa, szybkie pytanko! A które? Nie, już ale... podzwyczaiłem o tych szybkich pytankach. Czekaj, bo wziąłem ładunek. A co z sabaką, kurwa? Bo on jedziesz? Tak się chwalił, że chyba weekend będzie miał wolny, kurwa, że będzie, ja pierdolę, ty. O, i teraz no, widać, miał dzisiaj teraz inne problemy. Nie, musisz najpierw podjąć można. O, to bierzemy to czepy. To stąd ta naczepa jest? A stąd jest ta naczepa? A, do Zgorzelca. No. A. No. To można przyjąć zlecenie. Biorę od Jakubka, bierzcie, już jest. Widzicie, znaczy, kurwa, wbiłem i wam zlecenie od razu znalazłem. No dobra, to teraz możesz spierdalać. Ja też nie miałem do Zgorzelca. Dziękuję, Jakubek. Do Zgorzelca to pamiętajcie, do jedziecie do mnie. Tak. Ale weźcie alkohol, bo mi się kończy. Mhm. Mentos, kurwa, raz byłem na Zgorzelcu. Raz tamten przejeżdżałem, chłopie. Ja zaraz przyjdę. Nie raz. Za granicy z Hiszpanii wracałem. Nie, to nie był Zgorzelec. Za to, a ty to w ogóle już blisko. Lądowałeś? Nie, to nie był Zgorzelec. Ale ciężarówką przejeżdżałem przez Zgorzelec. Ja pamiętam wasze restauracje, kurwa. Do mnie nie zajechałeś. Tak, kiełbasa z grilla, kurwa, banery wielkie. Ja pierdolę. Pamiętasz restaurację czy rejestrację? Pewnie na tym gównie jadłeś. Kurwa, nie, to ja w ciężarówko byłem, chłopie, kurwa. To mówię na tym gównie, co jest na A4 jadłeś. Nie wiem, nie, to było na lądówce gdzieś, kurwa. Kiełbasa z grilla, kurwa. Patrz, alien się wpierdala, ja pierdolę. No, i siedzisz w nocy, pierwsza w nocy, kurwa, kiełbasa, czekasz na kiełbasę z grilla i słyszysz ting! Dzwoneczek, kurwa, zadzwonił z mikrofalówki, mówię, no, to kiełbasę z grilla se opierdoliłem. Przynosi ci baba kiełbachę. Mówię, no, to z grilla, ta? No, z grilla. Mówię, no, a ten dzwonek, to co to, kurwa, że się rozgrywali powietrze, kurwa? Ja nie patrzę, tylko 2-6 nie zdążę. Ale to przecież była z grilla tydzień temu, a ją posłał do grilla. No, była z grilla tydzień temu, dokładnie. Bo każdy ma inną naczepę. Ja jestem ciekaw, jak ja z Boteksa. Jak ja jestem... Masz fajną Boteksa, ty. No właśnie, a mam puste naczepy. Ja mam płynne nalegal. Ja mówię, puste palety w środku. No, ale to nieważne, no, a co, niemożliwe? A takie? Możliwe no, wszystko. A ten bodek nie ma przypadkiem poczekaj, ruchomej ja podłogi? Zrobię. A to nieważne. Ruchoma czy nieruchoma, palety zwykłe załadujesz, to są najlepsze, to znaczy, najlepsze to są szmaty, szmatoburtówki, najlepsze są, o. Szmatoburtówki. Slogan. Ja wiem, ciężko wytłumaczyć, kurwa. Moje zdanie. Burtowe ze szmato. Masz burtę, ale masz firankę jeszcze taką, kurwa. Czyli masz plandekę z firanką, kurwa, ale burta jeszcze do tego. Ciężko wytłumaczyć. Takie bardzo fajne naczepy. Coś podobnego do gusiarzy. Tak. Dokładnie. Tylko, że masz większe tak. I... Albo, poczekaj, może znajdę u kogoś. Nie dobra, znajdę. Panowie, gotowi znaczy... już? Się ja dawa. Ja gotowy. Tak, tylko... No to już kto jedzie? Kto pierwszy? Nie, no a wszyscy wzięli naczepę? No. Ja mam. Ja też robię screeny już? Tak, zrobiłem, ale poczekaj, to jeszcze jednego, bo tak fajnie to wygląda akurat. Jedź, Krzysiu, i tak na mnie robi, także. No, dokładnie. Czy tak... kurwa, jeszcze tam stoi? O, czekaj. Nas i tak olał pewnie, więc i tak. No, gdzie nie, bo wy nie stoicie tu, gdzie nie, ja. Nie widać, kurwa, bo dobra, z tyłu to jadzie. Dawać, ruchamy, ruszamy. Ruszaj, Fifcik, bo ja nie wyjadę tam. Tam jest Łukasik. Jadź, Łukasik, gdzie jesteś? Tam Mentosika widzę i... Jestem Łukasa, wiem, że sprawy miałem. Dobra, widzę. Okno zamykamy. Ojej, 550 kilometrów, ojej! A w jakiej wsi my jesteśmy? Ja muszę na pompę zajechać. Ostro, no, ja też zaraz. No to teraz tak zaczęło się. Każdy, ja chcę siku, ja chcę kupę. Ja mam 50. Ja chcę hotdoga. Kupę! Kurwa, siku, kurwa! Mamo, już! Krzysiek, to jak na wycieczce szkolnej, nie? No. Mamo, już, kurwa, Krzysiek. Patrz, jaki daw. A nie, to nowy, dobra. Ej, panowie, ja zapiekaneczki wrzuciłem, żeby mi się podgrzały. Co wrzuciłeś? Zapiekanki sobie zrobiłem. No. A ty już wylądowałeś? Ale, tak, już wylądowałeś dawno przecież, no. Za to, ale teraz wkurwiłeś mnie.
Tak, ale ty chuj. Ja się wkurwiłem. Za to ty chuj. Wczoraj sobie zrobiłem zapiekanki z bagietami, z serem, z szynką i tak dalej, i tak dalej. Nie sobie mówię, kurwa, ale mi pieczarek do tego brakuje. Alien, dawaj, bo ja cię puszczam. Marta mówi, ej, kupiłam ci pieczarki prawie tydzień temu i kurwa, leżą w lodówce i ty ich nie jesz. Chuj, do lodów nie zaglądasz? Ale fajnie z tymi rurami, kurwa, zajebiście to wygląda, ja pierdolę. Dobra, za to poszedł. Edos wyprzedza, jak chcesz, bo... Za to poszedł, zaraz wróci pewnie. Ale to też jedno zapiekane. Kurwa, Jakubem mi opierdolił, co za... I za co? O Jezu, jeszcze przemyślałeś swoje... Kurwa, autobus, hej. O, tu policja coś blokuje. Barykaduj, krzyczy, kurwa. Bo wiesz, że na AFKO to jest taki kanał do przemyśleń. Byłeś na chwilę, przemyślałeś sprawę? Wiesz, Jakubek, że ja mam tryb eko włączony, nie? Ale spokojnie, Krzysiu, dojdziesz, mnie bo na pompę zjeżdżamy. Tak, barykaduj. Każdy musi zatankować. Czemu to barykadujesz w lewym? No bo w lewą stronę na rondzie skręcam. I w tym momencie zjeżdżam na prawy pas. To jest prawna jazda na rondzie. Ja nie muszę. Ostrów Mazowiecka. Od Ostrowi jedziemy. Nie mów tego, kurwa, głośno. Co, Ostrów Mazowiecka? Tak. Dlaczego? A nie, Ostrów też jest okej. Okay. Ale nie, Mazowiecka też jest taka miejscowość. Ostrów Mazowiecki to jest coś innego. Ostrów Mazowiecka to jest... Kombajn. Tam lotnisko jest. Nie, to jest centrum... Patrz, ale traktor! W Ostrowie Mazowieckim... Ty, a ten traktor topski to był Mercedes. Mercedes wiesz, to był, ja wiem. No. Ostrów Mazowiecka to jest centrum sprzedaży używanych aut, nie? Nie jest płakał, jak sprzedawał. O kurwa, masz, to ta pompa. A, to super. Najwięcej jest stamtąd. O kurwa, Topski, co ty robisz? No pompa. Oha, Mentos, ta. No już, dawaj, śmiało. No ta pompa. Ja pierniczę, co to tam się dzieje? No ja czekaj, Krzysiu, stanę gdzieś tu za tobą. Kurwa, ja to mam dylemat zawsze, jak tankuję teraz swoją ciężarówkę, kurwa, znaczy, bo musisz tak stanąć po środku, żeby jednym, kurwa, wężem, dobrze, są długie, zatankować i naczepę, i auto, kurwa, nie? A kiedyś, pamiętam, szefowa była na zwolnieniu, gdzieś tam, kurwa, chorowała, i jej matka to obserwowała. Jak się dojebała? Którym się sygnał wyłącza, panowie, bo mi sygnał się świeci. Nie wiem. Dobra. Ja nawet nie wiem, kiedy włączyłem. Ty, znaczy, nie, do mnie nie, ale do tego innego tam, takiego kolegi, który tam w biurze siedzi, mówi, jak to możliwe, że kierowca, kurwa, z czterech dystrybutorów naraz tankował, kurwa. A ja wiesz, a ja tak, kurwa, że wiesz, że już kurwa, bo Polak, mówię, kurwa, sobie pomyślałem, nie? Mówię, kurwa, bo Polak to już chuj, od razu go, kurwa. A ja tak, z lewej strony miałem dystrybutor jeden i tankowałem, kurwa, lewy zbiornik. Z drugiej strony miałem drugi dystrybutor, tankowałem drugi zbiornik. Panowie, ktoś korek zrobił, tak w ogóle. Ja. No to ruszajcie, bo my nie wyjedziemy. Cześć ciebie, Topski. Z prawej strony znowu, znaczy z lewej strony miałem tylko jeden. Trochę dalej. Z prawej strony miałem, kurwa, dalej nie mogę. Jeden, dwa dystrybutory, czyli tankowałem i auto, i naczepę, plus jeszcze AdBlue, kurwa. I trzy naraz w jednym czasie były tankowane, nie? No i cały czas jak tam jadę na tą pompę, to dobra, tak robię, nie? Krzychu, startuj. A się dojebała, kurwa. Czemu, jak to możliwe, kurwa, że kierowca naraz trzy tankował? Coś nie tak. Krzychu, startuj. Dobrze. Zobacz, zapomniałem, ty masz Mercedesa, to potrzebujesz czasu. Kurwa, alien, chuju, wycieraj mi kierownicę, aż się tak parsknąłem, że mi, kurwa... Powietrze poszło do drinka, z drinka kropla odbiła się do oka, kurwa, oko piece i kierownica oblana jeszcze. I monitor jeszcze, kurwa, zapluty. Nie, monitory mam 2 metry od siebie. Kurwa, masz, żeś najebał. Ale Krzysiu ostatnio też się dziwił, mówi, jak to możliwe, mówi, kurwa, że wiesz, jadę Mercedesem i tak wszystkie ciężarówki przede mną znikają. I coś nie tak. Ja mówię, kurwa, no bo jedziesz Mercedesem. Brawo. Kto chciał mnie wyprzedzić za mną? Mentos, no, oczywiście. Mentos, cię, kurwa, puszczam, ciulu. Mentos, tylko że skręcamy, nie? Nie wiedziałeś, wiem, że skręcamy. O tym. Spierdalaj z tyłu, nie trąb na mnie. Zobaczcie, co chciał robić, nie? No już tak ja trzoda. Nie zawsze. No Mentos jak zawsze. Na sama trzeba. Zbiornik paliwa w naczepie znajduje się... Tutaj nie ma. A właśnie, ty, może...
Może jak dojedziemy, znajdziemy jakąś chłodnię, wiesz co? Znaczy, można kupić nie. chłodnię jako swoją, nie? Zaraz ci postaram się pokazać. Widzisz stopki od naczepy? Jak widzisz stopki od naczepy, to mniej więcej... Kurwa, no... Na lewo od nich, no. Tam, gdzie jest te białe takie, ta biała owiewka krona. To jest owiewka na zwierzynę. W zasadzie. To nie jest, żeby to ładnie wyglądało, to jest owiewka na zwierzynę, żeby ci zwierzyna się nie wpierdoliła pod oponę. Żeby było spierdzielniesz, to żeby było gdzie schować. I ten zbiornik to jest... Nie, to jest tylko owiewka. I ten zbiornik to jest tylko, jeżeli masz agregat oczywiście, tak? No to na czepa nie ma agregatu akurat. To jest, żeby... No niestety agregaty są zasilane też dieslem. Niestety, niestety. To nie jest zasilane nie wiadomo skąd, to nie jest pobierane paliwo z ciężarówki. To jest pobierane paliwo osobno ze zbiornika 200 paralitrów, który znajduje się pod naczepą. Głupie by było, jakby było z ciężarówki, bo miałby szlaufy być, nie? Kurde, to, no, to znaczy tam... nie do końca głupie, bo nie. I tak masz szlaufy. Także, ale masz szlaufy. Tylko akurat szlauf z ciśnieniem, ze światłem. No. Ale z paliwem właśnie to takie kurwa trochę... Trochę niebezpieczne, bardziej... nie? Nie, niebezpieczne, to się nic nie stanie, chłopie, ale... No nie, diesel, no paliwo jest bardziej niebezpieczne niż powietrze. No oczywiście. No to się nie zapali, tak, ale inaczej. Zapali. Kiedyś się zapali, ale bez przesady. Mm. Nie, na pewno to o to chodzi. Ale tak, tak, no. A nie, to nie o to chodzi, Mentos. Nie, nie. Chodzi o to, żeby była uniwersalna tak, naczepa. Zostawisz naczepę, ona ci dalej chodzi, a ty sobie autem pojedziesz. Ja wiem, ale teraz... nie pozwoliliby chyba, żeby tak było paliwo transportowane. Nie, nawet nie ma takiego projektu, bo o to chodzi tak, jak Adrian mówi. Ty zobacz, tak jak u nas. Ja jadę, podczepiam naczepę, która stoi sobie na ulicy, tak jak ostatnio miałem. Ta naczepa stała parę godzin na ulicy. I w tym momencie co? No musiałoby stać auto pod nią, żeby to się chłodziło, tak? No ale na bazie i tak masz ją do prunda podpiętą, nie? U mnie na firmie tak, ale tam gdzie podpinałem tamtą naczepę? Nie. No i też chodzi u o to, że jak podjeżdżasz trakiem, to podjedziesz każdym trakiem, a nie przystosowanym pod chłodnię. Mm. No tak. To też. Ale nie, to nigdy nie będzie miało racji bytu ani nic. A widzieliście po prawej, Krzysiu? Tam trzeźwy było napisane na banerze. Kłamią. No. Kłamią chyba. No. To nikt nie jest trzeźwy z tego towarzystwa. Ta. Obie. O, McDonald's. O Jezu, mam cheeseburgera opierdol. O Jezu. To jest po drodze, rzeczywiście, bo tutaj jest w tym miejscu. No chyba tego gnojka, nie? Jedzie lewym. A gdzie my jesteśmy? Do Warszawy jedziemy. Maka by opierdolił. Aha, a to nie wiem. A Ikea, Oszą. W Warszawie przejeżdżamy, no. No Warszawę właśnie mamy, no właśnie mówię. Też ten chuj tak Krzysiek koło ciebie jedzie? Z sameczką do dwójki. No. Fajnie jak tak się jeździ właśnie i się zna takie rejony, nie? To jest zajebiste. To jest bardzo czemu, fajne. Kurwa, ale patrzę, to jest zbliżenie. No, Lukas. Widzę, ale on zahmował, kurwa. Krzysiek, ja właśnie to teraz do ciebie jadę. O. O, za dwa tygodnie, Lukasik. Lukas, ale ten maczek jest po drugiej stronie, on jest po lewej stronie, jadąc z Warszawy. Ale no Wisła, płynie Wisła, jak jest ten most, taki wiaduk, że im się chciało te w ogóle te ptaki malować na tych szkłach. Tutaj? Tak, zaraz będziesz miał. Nad tobą będzie most, taki wiaduk z szklanymi. To już wiesz, Ctrl-C, Ctrl-V, ale to jest właśnie bardzo fajnie odwzorowane, tak? Jednak. Krzysiu, 9 złotych ci śpiesz? Super. Tak. Szybciej nie dam rady. No ja kumam, ja też. Mi się podoba, kurwa. Ten Poland Rebuilding jest zajebisty, złam. Tak, moja propozycja następnym razem. Jak będziesz serwer zakładał, wyłącz mandaty. Ja nie mam mandatów. To ty musisz u siebie w opcjach wyłączyć. Tak. A to nie na serwerze jest? Nie, nie, nie. Nie. O, Lukas, a ile już zapłaciłeś? Już nie pytaj. A to jedź normalnie, to nie patrz na innych. Lukas, jedź na kredyt. Tak. Szef zapłaci, później chuj. Tak, no pewnie, kurwa, masz zajebić z tego szefa, co? O, Bajtek po prawej. A? Ue, na hot doga bym wjechał. O. Ja też bym opierdolił hot doga, ty. Teraz ja bym ojebał cokolwiek w sumie. Ja właśnie chyba bezpieczniejsze. Ja właśnie wjebałem cztery te kabanowe. A najgorsze jest to, że mamy obok siebie tylko wafelki. Wyrwanie takich przewodów z paliwem. Tylko?
niż z powietrzem. No dobra, jeszcze orzeszki. Ja się nie będę odzywał. Na czepie. Oliver, powiem ci, że nie do końca. Bezpieczniejsze, niebezpieczniejsze, no. Dobra, to jest diesel. Diesel się łatwo nie zapali. Pewnie się nic nie stanie. Na 99% się nic nie stanie. Po wyrwaniu takich przewodów pewnie byłyby zawory bezpieczeństwa, jeżeli byłoby takie coś właśnie zrobione. Przewody z powietrzem... Bramki. Są bezpieczne. Bramki. Nie chcę nic mówić, ale... Zawarszamy. Kurwa, dwa razy nie. Raz. Lewe, raz mi pierdolną. Lewy pas. Lewa jest... Ja dopiero obajtka mijam. Raz mi pierdyknął przewód z powietrzem. Będziemy hamować? Ledwo co na zakręcie, na skrzyżowaniu. Ledwo co na czepę wyprostowałem. Wiesz, dociągnąłem ją, żeby się wyprostować, żeby całego skrzyżowania nie zablokować. Jakaś osobówka. Ja dwa autobusy widzę. No i przede mną. No na autostradzie jakby, no ciężko, że na autostradzie pierdyknął, ale też się zdarza, nie? Czy ja wam powiem taką ciekawostkę co do przewodów. U nas w firmie kiedyś był przypadek, bo my za siedzeniami masz okienko, nie? Teraz, Mentos, trzeba zjeżdżać w prawo. Nie słyszę, poczekaj chwilę. Co masz? Wiesz jak masz ścianę z tyłu nad łóżkiem, nie? Bo u nas w ciężarówkach tam jest okienko. I był kiedyś taki przypadek. No bo jak cofasz, to lepiej widzisz na ten ślepy lusterko. Nie patrzę do tyłu, bo kurwa, lusterka z tyłu, trzeba łóżko pościel. O co mi chodzi, był przypadek, że gościu zapomniał odciąć przewodów, zostawił na czepę, pojechał do przodu, zerwał się przewód i ta końcówka na przewodzie jest dość ciężka, wpadła do środka i chłopa w łeb walnęła, no i niestety, ale chłop nie przeżył. Oj, co ty gadasz? Kurwa, pecho. Także jak widać, przewody też mogą być niebezpieczne. Nie, to jest kurwa u was u Brytoli chyba takie. Co tu się dzieje, kurwa, ty, że wszyscy zwolnili, kurwa, jak kurwa, to są co to za bramki rozjazdy, są? Proszę pana. To są? O co tu chodzi właśnie? To są budowane budują bramki. Je. No. No widzę, ale tak w rzeczywistości jest? Nie wiem. Sorry, Żółtku. Kierowców nie, już są zbudowane. Aha. Teraz. Autobusy się zablokowali. Przy pompowaniu kół. Parę ładnych lat temu, jeszcze za czasów, gdzie pracowałem w firmie, pojechałem na zdarzenie. Facet tankowy zjechał na parking, zaczął, powietrze mu z koła schodziło. No. No i tam sprężarka, tam, co jest jakaś tam, zaczął pompować to koło. Nie pamiętam w naczepie, czy w ciągniku. I opona mu pierdzielnęła. Na miejscu gościu nie ma. O, chłopie, wiesz, ile to jest kurwa atmosfery, jak to pierdolnie? Jaka to jest siła? A zawał dostał? Bo to też tak może być, ja się nie śmieję teraz. Od tego ciśnienia. Aha. Ty, alien, pół no, minuty dziwne, jechałem trochę, ale... kurwa na zewnętrznej kamerze. Ale... Mój od ciśnienia, wiesz, jak miał głowę blisko, to mu mogło rozjebać nawet. Ale ja stoję osobówką tak gdzieś obok takiego większego... pojazdu, to też się boję, że tam opona może szczelić. Chłopie, brat świętej pamięci kiedyś mi opowiadał, jechał kurwa ciężarówką i opona mu jebła, a chłop rowerem obok kurwa przejeżdżał. To co on robi tą ciężarówką? No, kurwa Iveco, co ja się dziwię. Opona mu pierdolnęła, kurwa gościu drobu rowerem się wpierdolił, a to jesień cały w liściach wchodzi, mówi panie, kurwa, brat się zatrzymał. Panie, mówi kurwa, co tu się odpierdoliło? On się kurwa z roweru wypierdolił do rowu, wiesz, cały wisio wyszedł, kurwa. Się kurna zeszczał pewnie. No chłopie, przecież jaki to jest huk, kurwa. Ty, ja ostatnio gdzieś stoję na firmie, nie? W gacie byś narobił na banku. No, oczywiście, kurwa. Ja ostatnio na firmę stoję i ty, taki puuu, jeb, jakby bomba ci wypierdoliła, nie? No. I słychać tylko, o, komuś, wiesz, stoimy, wiesz, wszyscy w takiej kanciapie, o, komuś opona jebnęła, nie? A każdy nie wie, komu i nie wiesz, kurwa, czy to tobie, czy nie, kurwa. No ale opona jebła, bo była chujowa, nie? A to nie jest tak, że jak opona walnie, to spoko, błąd. Gorzej poduszka, nie? Kiedyś mi też poduszka, bo nie, to poduszki nie słyszysz nawet nie, w sumie. Ja nie słyszałem. Opona jak pierdolnie, to masz... No. O jest. No, a opona jak ci pierdolnie, to... Wiesz, jak ci na drugiej łóżce w naczepie strzeli, to też nawet możesz nie poczuć tego, nie? No nie, no oczywiście. No, ale często jest tak, że poduszka ci strzeli, nawet możesz jechać dalej, bo tu lekko się naczepa przechyli i się nic tego nie stanie. Dokładnie.
No nie, oponek pierdolnie, to jest taki huk, kurwa, jakby z działa wystrzelił, kurwa. Nie wiadomo co to i kurwa, o, i ostatnio właśnie tak jebło, kurwa, o, komuś jebło opona. Tak idę, kurwa, i widzę kierowcy jeszcze, co stoją na dowozu, wiesz. I kurwa, jeden do drugiego wychodzi, akurat Polarski, kurwa. Ty, co to było? Komu to jebło, kurwa. Kurwa, każdy pewnie zadowolony. I to auto jebnęło dla auta, które stało pod rampą, nie, akurat. Auto stało pod rampą, kierowca był kurwa na naczepie, rozładowywał towar. Jedna opona. Chujowa opona. Nie, chujowa, nie chujowa, nie wiem, nie sprawdzam mu. Na ten, na Wrocław wjeżdżamy tutaj, tak? Tak, w prawo. No, tak czy siak, no. Rozmach kurwa ma taka opona. Trzeba uważać. Uważajcie, bo tam ja dalej jest remont. Prawy tylko dostępny. Tak, masz rację. Ja mam na razie. Ale to jest wczoraj jechał do widzę. Chuju, kurwa, z tą łódką. By cię chuj, kurwa, szczelił. Mento, znając życie, to twoja wina, ale zwalaj na innych. Nie, go wjebał się na mój pas. Tak, kurwa. Ale teraz poczekaj. Już to widzę, ja też widziałem. Teraz poczeka, bo kurwa ciężarówka mu lewy blokuje, ale ja. Mentos. Spierdalaj, chuju, wyprzedzę cię, bo ciężarówka cię blokuje. Jest, jaka to jest nienawiść wśród kierowców, kurwa, słuchajcie. Oczywiście, bo chuj kurwa chciał lewym, to ma lewym, a tu jakiś ciężarówką lewym zapierdala, wiesz? Jeszcze Mercedes to w ogóle nie idzie. Ty, ale najgorzej, że ten nawet Renata go dogoniła. Ten ciężarówką lewym zapierdala, kurwa, a z przodu nie ma. Jakieś cheaty używacie, czy co? Tak, nie, gaz. Nie, Krzysiu, ty Mercedesem jeździsz. Ile chuje macie do mety? Oj, daleko, nie wiem, ja nie patrzę nawet. Ja, szczęśliwie no, czasem ja nie liczą. Widzę cię cały czas, Mentos, na mapce. Ja uczciwie... Jadę po Krzysiu uczciwie mówi, że jedzie Mercedesem, on ma czas. Tak to plus, że to aktorat z lustrami. To... Mogło być gorzej. Czekaj, ja mogę to sprawdzić tutaj. Aha! 4 godziny, 278 kilometrów. Rozpędził się do 90 i zatkało kakao. A ty ile masz? Ale patrz teraz, będzie mnie skręcać w lewo. A ty ile masz, Mentos? 240. Damy radę. No fajnie, taka czwóreczko, spokój, cisza. Mentos daleko z przodu, człowiek może się wyluzować. Kurwa! Panowie, my tak czwórkę jedziemy i blokujemy całą autostradę. No i co? I co ty? Barykaduj, Jakubek, kurwa. I co ty, kierowcu? Wyprzedzaj jak możesz. No wyprzedzaj. Ja ci powiem tak. No wyprzedzaj. Jak biegają na bieżni sportowcy, to też jedni startują wcześniej, inni później, żeby się potem wyrównał. Tu było to samo, miałeś krótszą trasę na zakręcie. To nie działa tak, wiesz, jeszcze tyle lat, kurwa, i zawsze to wkręcam. Kurwa, ja mam zakręt w lewo, jest autostrada w lewo, ja jestem na lewym pasie, szybciej go wyprzedzę, taki chuj. Trzeba do profesora fizyki Marcina Neumana napisać, jak to jest. Nie, może to jest ułamek sekundy wcześniej, kurwa. Ale takim... No, nie, tutaj działa. Nie, no proszę. Ja myślę, że to jest na takim zakręcie, to może być ze 2-3 metry gdzieś. Na to chuj, cały chuj, kurwa. Podczas kurwa wyprzedzenia pół kilometra czy kilometr na godzinę. Kolego, wpuścisz mnie na lewy? Kolego, nie. Wpuścisz mnie na lewy? Na to ta kurwa liczysz? Dobra, o, to ta pinda z łódką jedzie. Ty w ETS-ie kolegów szukasz, zobacz jaki gość, muszę jechać po bus tym całym. Pierdolę. Pasem. Marginesem. Ja pierdolę, nie? Nie. Z jakiej racji ja mam cię puszczać, jak jestem z przodu pół metra? Nie, właśnie to jest ten właśnie błąd tych wszystkich, którzy jadą lewym pasem, myślą, kurwa, że ten lewy pas jest ich. Halo, roboty drogowe. Że ten lewy pas jest ich. Lewy pas Mentos, służy albo do tylko do wyprzedzania, do niczego więcej. Albo wyprzedzaj, albo no. Jedź. Mentos, który pas? Prawy. Chyba, że jedziesz Mercedesem. Albo uwaga, prawy zajęty czy prawy wolny? Na prawy czy na lewy się mówi? No to się mówi, na prawy mobilki. Kurwa, roboty i na prawy mobilki. Roboty są na prawym. No i teraz mamy karambol, nie? Na prawym są roboty, czyli na który mam zjechać? Na lewy. Ale nie przejechać. Karambol. No to się mówi na lewy. Fiwcoka na ten. Mobilki na lewy. Aha. Ekstra. Kurwa macie. To pięknie. Z wami to taka jazda. Widzę, się tam bawicie. Vox FM. Radio Vox FM. Zajebiście. Co, żeście się popsuli, chłopaki? Ja nie. Szkoda gadać.
Mi tam myluje, a tam jest dobrze. Fiściok, poczekaj, poczekaj, kiedyś się spotkamy, jak mu nie jebniesz, to kurwa. Nie jebnie mu, co ty? Nie jebnie mu, co, pewnie, że nie, ja wiem, że nie. Nie, nie. Ja tego tak nie zostawię. Ja tego tak nie zostawię. Mówię gościowi, pół metra przed nim jestem, to gdzie go mam puszczać? Jak, no tak, jak no przed tak. nim? Nie, u niego, u Krzysia to mogło być zupełnie inaczej. Za mną byłeś. Na ale nie ale inaczej. Mój pas Krzysiek się kończył, a ty po prostu na chama wjechałeś prosto. Ale wiesz co, włączyłem. Jest jedna ważna bardzo. To że kierunkowskaz włączyłeś, nic nie znaczy, słuchaj. To mój pas się kończył. Święty znak, czyli kierunkowskaz, że chcę. Panowie, zwężka, hamujemy i hamujemy tam z tyłu. Hamujcie, hamujcie, bo jest zwężka i jest korek. Korek jest na lewy pas. Macie wpuścić, tak? To kierunkowskaz nic nie znaczy. To ty to miałeś mu ustąpić. Chęć wykonania twój manewru. Się kończył pas, tak. No nic, Krzysiu, mam tylu świadków, że no nie wyobronisz się. No dawaj tym Iwekiem, kurwa. Ja nawet zdjęcie zrobiłem. Wszyscy jechali za tobą. Chcieć, Krzysiu, to ty se możesz. O, kierunkowskaz nic nie znaczy. Ja to na przykład prawda. Przyhamowałem, żeby Jakubka wpuścić, tak? No to ale to... tak. W pełni świadomie. Trochę mi dupę tym uratowałeś, bo mnie by hamował. Ja na przykład jadę z lewym pasem... Co się będzie działo z przodu, bo myślałem, że Krzysiek mnie dopuści. Ja mam taką zasadę, że jak jadę lewym pasem, wyprzedzam i widzę, że ktoś z prawego pasa chce też wyprzedzić samochód, to ja go wpuszczam. Oliwier, zaraz ci odpowiem, moment. Ale jeszcze raz, Krzysiu, jeszcze raz. Jeżeli jedę lewym pasem i wyprzedzam samochody i jest taki moment, że ktoś jedzie prawym pasem i też dojeżdża do momentu, gdzie chce wyprzedzić, to ja uważam, że ja go zawsze wpuszczam, dlatego że uważam, że ten jadący prawym pasem ma większe pierwszeństwo, żeby wyprzedzić, ale chodzi o samą zasadę, że on powinien mieć możliwość wyprzedzenia. Ale ja zawsze Krzysiek, to wiesz, to akurat zależy od wielu czynników. To jest od dla ciebie tylko, prędkości, to... od różnicy prędkości między tobą a nim. On nie ma pierwszeństwa, pamiętaj. On chce się wbić na twój pas. Dokładnie. Ale lewy pas służy tylko do wyprzedzania. Jest pewna ale ty właśnie jesteś w trakcie wyprzedzania, no nie? W tym momencie, gdzie twój pas się kończył. Nie. Dobra, panie, ja uciekam spać, dobranoc wszystkim, do jutra. Zachowałeś chamsko i podle, bo mogłeś zwolnić, żebym cię wyprzedził. A to ty mogłeś zwolnić, żeby mnie wpuścić. Właśnie o to chodziło, że... Ale Krzysiu, to twój pas się skończył. A Mentos tu rozdupił wszystko. Pamiętajcie, na zjeździe na A4 jest pewien problem. Jaki? Jakubek, czy ty celowo zwalniasz? Nie. O Mentos, to wszystko rozdupiłeś po drodze. Panowie, Jakubek, nikt nie rozumie wyprzedzania się tirów. No widzisz, ja rozumiem, bo ja sam jeżdżę, ale jeszcze całego nie przeczytałem. O kurwa. Gdzie to jest? Bo jedzie kilometr lub dwa szybciej. W skali dnia... To przywrócił tego tira. To jest jakieś 12 km dłuższy. Kiewciok przyjechał przed nami. Uwierz mi, takie 12 km dla kierowcy międzynarodowego to jest bardzo dużo. Uwierz mi. Sam jeździłem i wiem, jak to jest. Czasami brakuje ci 3 km, pół minuty, minuty, czy dwóch kurwa nawet głupich minut, żeby dojechać do parkingu. Nie dojedziesz do parkingu. Ej, przepierdolisz Jakubek. Pas. Przepierdolisz czas o jedną minutę, panie Oliwier, i ty, jako kierowca, mając kontrolę, za jedną minutę możesz zapłacić... O, ładne lotnisko mamy. Lot stoi po prawej, ty. No bo to Wrocław. Krzysiu, nie prowokuj mnie. Ty, za jedną minutę na przykład przeciągnięcia czasu pracy, czasu jazdy, przepraszam, czyli zamiast jechać 4,5 godziny, które możesz jechać, pojedziesz sobie 4 godziny 31 minut, za jedną minutę przepierdolenia trafisz na, nie chcę mówić brzydko, chuja, ale powiem, zapłacisz mandat. Kierowca za to mandat. Zapłaci mandat. Dlaczego kurwa w takim razie, czego tu nie rozumieć? Kierowca nie chce płacić mandatu. Jest to logiczne? Logiczne, proste, normalne. Nikt nie chce płacić mandatów. Dla niego, jak on jeździ na trasach międzynarodowych stałych... O kurde, Jakubek! Te 12 kilometrów może być bardzo dużo. On ma trasę, że
jeździ to przez 5 lat. Z punktu A do B. Czyli rusza w Polsce, kończy w Hiszpanii. I on wie, że ruszając w Polsce na 8 godzin i 54 minuty, uwierz mi, mówię ci to z doświadczenia, dojedzie do tego i tego miejsca, na przykład, i wstanie na pauzę i wiesz wtedy w tym momencie, że masz około 5-6 minut zapasu, tak? Jak dobrze idzie. Jeżeli źle idzie, no to chuj, staniesz na tą pauzę, zrobisz te 45 minut pauzy i jeszcze masz godziny jazdy. No dobra, to wjadę do Niemca wtedy. Okej? Okay? Odkąd ja jeździłem po Polsce, drogi się zajebiście zmieniły. Nie było autostrad wtedy, pamiętajcie. Jak ja jeździłem. Nie było tej A2 takiej fajnej. Zresztą jak była, to nie mogliśmy jeździć, bo było za droga, kurwa, trzeba było lądówkami tak jeździć. To takie polskie firmy. Nieważne. Jakiś ale chuj tak było, na prawym słuchajcie. Pasie tirem strasznie tak? Kurwa Mentos, żółwie, jakby co? Kurwa, co ty odwalasz? Wiem pewnie. No jak? Tak jest, a, słuchajcie. A o co ci chodzi? Ty jesteś tak jest, tak pewnie. Było i tak będzie. Więc no widzicie, ja na to patrzę zupełnie inaczej. Tak jak wam powiedziałem, kierowca międzynarodowy trochę inaczej na to patrzy. Nawet wyprzedzając ciężarówkę kilometr na godzinę, która jedzie wolniej, dla niego ten kilometr podczas 10 godzin, a podczas tak. tygodnia, który ma jechać, to jest w chuj czasu, słuchaj, uwierzcie. To się zgodzę z tym, że na takiej trasie kilka tysięcy kilometrów. Oczywiście. Jak masz jechać 3000 czy 4000 kilometrów, to się zgodzę. Kurwa. A jak jedzie, kurna, przykładowo ma trasę na 20 kilometrów, 30 kilometrów z Biedronki. Ja nawet się, kurwa, nie biorę na lewy pas, bo po co? No. Ja sobie 85 tempomacik ustawiam i jadę, niech mnie wyprzedzają wtedy. Nie wiesz, czy ten, który właśnie wyprzedza, jedzie 4000 czy 30. Nie wiesz. Nie, no nie wiem, ale on wie, tak? On wie. No tak. On wie, o to chodzi. No, dlatego mówię ci. Wam to tak się wydaje. O, chuj jebany, wyprzedza, kurwa, 2 minuty, ty. Tak, ale te 2 minuty... Podsumowując, jak to było, tiry na tory? No, tak. Chuju, żarcie ci wiozę. Kurwa, 40 minut wyprzedzał. No, ciężarówka ostatnio naprawdę, to już był idiota, to ja sam przyznaję, ja jako, kurwa, doświadczony kierowca ciężarówki, kurwa, międzynarodowych, kurwa, też tras, przyznaję, to był debil, nie idiota, kurwa. Gościu mnie wyprzedzał 30 minut z zegarkiem w ręku, wyprzedzałby mnie około 40 minut, ale ciężarówka przede mnie w końcu się pojawiła, jechała wolniej, no to mnie zwolniła, trochę mnie spowolniła i musiałem zwolnić. Czemu ja nie zwolniłem? Dlaczego go nie puściłem? Dlaczego ja mam to robić? Skoro gościu, kurwa, który zaczął mnie wyprzedzać, nie myśli, że on, kurwa, jedzie 0,1 km szybciej i chce mnie wyprzedzać, a... znaczy inaczej, żebym ja, kurwa, mu nie zwalniał, to on by mnie wyprzedzał, kurwa, z godzinę. Bo ja, kurwa, i tak to zwolniłem mu czasami tam sobie z 90 do 89, bo było tak, że ja, kurwa, normalnie go wyprzedzałem czasami. Nie wiem czemu. Nagle siły mu zabrakło. No ale nieważne. Kurwa, to gościu mnie wyprzedzał, kurwa, 30 minut, chłopaki świadkami, bo, kurwa, nawet nie film pokazywałem to. Znaczy, ciężarówka obok ciężarówki jechała w sumie, a nie? A jeszcze najgorsze jest to, że przykładowo, to się nie mówi o ciężarówkach i ogólnie osobowe i samochody i ciężarowe. Nieraz bywa tak, że wyprzedza cię gościu, napierdziela lewym pasem, wyprzedza cię, a nagle zjazd jest w prawo i przed ciebie i w prawo zjeżdża. Chcesz mi o tym opowiedzieć? Chłopie, ja mam to teraz jak jeździłem te nocki, mam to na co dzień. Zjechać, zahamować i w prawo. Tak, tak. A co najgorsze? Wiesz co? Dobra. Okej, okay. Znaczy nie, to tobie wkurwiło już w ogóle, nie? Jedzie ci, kurwa, ciapaty jakiejś osobówką przed tobą. Zwężka się zaczyna, roboty drogowe. Dobra, okej. Okay. Ja na robotach może i jechałem szybciej niż mogłem. Bo tam jest 80, a możesz, a ja jechałem pewnie z 85, ale to jest dopuszczalne. A ten skurwysyn przed samą zwężką cię wyprzedzi. Zrówko. Ty, przed samą zwężką cię wyprzedzi i ci, kurwa, do 70 schamuje. I jedziesz, kurwa, 8 km za takim chujem. I weź się nie wkurwiaj. I kogo na tory w tym momencie? Kogo, kurwa, na tory wysłać? Bo ja, kurwa, nie blokuję tego ruchu. Tylko ten chuj, kurwa, blokuje ruch, tak? Który jedzie sobie, wiesz, 70 i przed samą zwężką cię wyprzedził i zajechał ci drogę, kurwa, żeby jechać wolniej przed tobą, nie? Niech jedzie te 80, ja nic nie powiem, słowa, nie powiem nic. Jedź, jest ograniczenie 80, proszę cię bardzo, jedź. Nie ma problemu. Ale jak ktoś mnie wyprzedzi i zahamuje, kurwa, gdzie jest 80, on będzie jechał 70 albo 60, no kurwa, no proszę cię, po co? To po co wyprzedzać? No, nie rozumiem.
Ty Mendoz to w ogóle ta firma jest? To jest tak nagminne, że... Właśnie kurwa nie. Gdzie to jest? To trzeba dalej jechać. Chłopaki zamodzili. No właśnie. O, BMK pojechała. Ja tu byłem, kurwa. Trzeba dalej ponownie podjechać. I no dobra, ale teraz nie ma... już wiem. Czegoś takiego w prawie, że jak nie masz bezpiecznego miejsca na pauzę na przykład... O Jezu, poczekaj, bo na autostradzie i skończy ci się... To możesz przekroczyć ten czas najbliższy. Pewnie, że nie ma czegoś takiego w prawie. Bo jak trafisz na inspektora albo na policjanta chuja, to ci dopierdoli mandat. Znaczy, nie ma dyskusji. Słuchaj, to nie ma w tym dyskusji. On od tego zależy. Tak? Tak, nadgorliwego, dokładnie. Bo jak trafisz, ja naprawdę różnych milicjantów i policjantów spotykałem. Jakieś, kurwa, jak busem jeździłem po Polsce, pamiętam, tu gdzieś w okolicy Białegostoku, kurwa, na obwodnicy mnie zatrzymali. Kurwa, to była jazda. Też różnych w życiu policjantów. Oczywiście, że tak, kurwa. I wiesz, raz spotkasz, kurwa, o, alien, co, aha, to ładnie mi się wpierdolił, ładnie. No, widzisz. Ładnie. Słuchaj, jechałem busem na łysych oponach, kurwa, zatrzymała mi policja na obwodnicy busem, sprinterem zielonym, fajnym, takim, kurwa, ten to zapierdalał, ja pierdolę. Ty, policja mnie zatrzymała na obwodnicy Białegostoku chyba, Białystok albo Ełk, kurwa, nie pamiętam już teraz. No nieważne, to było 100 lat temu. No i co? No to zatrzymują, kurwa, milicjanty, trzeba się zatrzymać, wiadomo. No i co? Kontrole, dokumenty. Pokazał dokumenty, wszystko fajnie, pięknie. No to chuj. Obchód auta se zrobił z latareczką, to była noc. Ja jeździłem z wędlinami z Morlin. Słuchajcie, Morliny pewnie każdy zna, Berlinki, kurwa. Kto by nie znał. No to nie znam. Obchód auta zrobił. O Jezu, panie, mówi, kurwa, ja byłem chwilę dosłownie, naprawdę. To nie jest ściema, to było 2 dni czy 3 dni przed wymianą opon. Dobra, jeździłem jak Kubica, nieważne. Ale to była chwila przed wymianą opon. I mówi, kurwa, ty, panie, a nie, ty, gdzie pan na tych oponach jeszcze jedziesz? Ja mówię, no, kurwa, tylko tu i tu, i wracam, nie? O kurwa, a co tu się dzieje na tej firmie? Ty, a ty tak na mnie popatrzał, bez kitu. Tak się obrócił i do radiowodzu, kurwa, tam gdzie ten jego kolega siedział, mówi, zdzichu, dosłownie, kurwa, jak dziś pamiętam, zdzichu, i hono, kurwa. I zdzichu przychodzi, a temu latarko świeci na moje opony. Ty, mówi, zobacz Kubicę, kurwa. Mówi, on na tych oponach pół Polski chce przejechać, kurwa. A tam, kurwa, sliki, ty. Nie no, bez przesady, nie było tak źle, nie? Ale ten, ale kurwa, chwila, wiesz, śmiechu, bla, 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 pogadań, kurwa. Mówi ten, a co pan wiezie? Ja mówię, no, Morliny, wędliny, kurwa, parówki. O, mówi, szynki, jakie tam, wiesz. O, zdzichu, kurwa, szynki dzisiaj będzie musi jeść. A ja niepotrzebnie to palnąłem w sumie, ale i tak się później pośmiali, kurwa, nic nie było. Mówię, no, jak se kupicie, to będziecie, kurwa. Oni wtedy... Kurwa, jak popatrzył, ale nic nie zrobili, nic. Tak, zabezpieczmy. Kurwa, nic nie zrobili, ale głupio palnąłem w sumie, wiesz, w takim momencie, kurwa. Mówię, no, jak se kupicie, to będziecie, nie? Przy kontroli drogowej. Chuj. No co, jak się mają? Ale nie. I widzisz, to byli fajnie policjanci. Puścili mnie dalej, kurwa. Bez mandatu, bez niczego, nie? Dobra, mówię, jedź, chłopaku, kurwa. No, ale trafisz na chuja? Każdy. Uwierz mi, za minutę ci się dopierdoli. Minutę przepierdolisz czas. I cię dojebie. No niestety. W każdym zawodzie trafi się, kurna, menda, że tak powiem. Nie do końca, Lukas. W takim zawodzie, jak jest mój, to jest chyba najgorszy zawód, kurwa, jaki może być. Mówię, w każdym zawodzie się znajdzie menda. Menda się zawsze trafi. No normalni tak. Ludzie i są... Nie, oczywiście. Ja nie mówię o policji teraz, nie. Ja mówię o moim zawodzie. Gdzie tu jest, kurwa? Że jeżeli o kontrolę chodzi, to się trafi też menda zawsze, kurwa. Ale no, wiesz... Ja teraz pracuję w firmie. Jeden zrozumie, drugi nie. No, pracuję tyle. W firmie prywatnej i mam taką mendę w pracy, że normalnie szkoda gadać. Jest... Jakubek, chodź do tyłu, popchaj mnie, to go wypchniemy. Dobra. Kurwa. Nie, no mówię, w każdej się menda znajdzie. Pracowałem w państwowych firmach, w prywatnych firmach. Kurwa! Wszędzie menda się znajdzie. W prawie, że... Dobra. Co tu się dzieje? Ale dobra, kurwa, odpią. Wzięli się i mnie popychają, ciule. O, od tyłu cię mento zbiorą? No. Ja od tylca?
Co za... Oni lubią tył, ale ja ci nie chcę nic mówić, ale weź spierdolę. Poczekaj, to liczenie tego miałem. Ja wiem, przecież się śmieją. Jezu, nie krzycz na mnie. Alien pieniążki liczy teraz. Tak, pieniążki, kurwa. 10, 20 groszy, 30, 50 groszy, 50 groszy, kurwa. 50 brakuje, kurwa. 50 groszy brakuje, kurwa. Kierowniku, to rzucisz? Dawać na ten parking, co tam ten. Cofnijcie, popy. Która to godzina? Dobra, druga godzina, będziemy kończyć, słuchajcie, ja zaraz. Ja kończę, a wypchali mnie chuje, ty. To nie chuje, to kierowcy, koledzy, kierowcy. Tak, koledzy, Wiecie, że ja po tym wyjeździe jestem na minusie, jeżeli chodzi o pieniądze. Pierdolisz. Mercedesy to tak dużo pali, gówno. Dlaczego jesteś na minusie? No, też naprawy musiałem zrobić z samochodu. Nie przepychać, kurwa. Tak. Nie musiałem naprawy robić. To jest jakiegoś normalnego DAFA albo Volvo czy coś tam. Dokładnie. Nawet Iveco. Ale są jeszcze promki na ETS? Na tej. Bo ja nie wiem, czy ja mam kurczy ten. Nie wiem, czy ja mam. Dodatki do dopiero Volvo, co go naprawiłem, już mi rozjebałeś ładne. Auto. Ty, no teraz. Ale kurwa błotnik rozpierdolił. Teraz jest w ogóle z ETS-a na wszystkie dodatki są na promocji jeszcze. No wiem, właśnie, dlatego jak nie, jak nie mam do Volvo, to muszę zakupić i se Volvo kupię. Ładny jest. Dawaj, Lukasik. Się odjeżdżam. Dziwciok, kurwa, przyjechał. To a muszę kto mnie też chwilą tu naciskał? 10 zł kosztuje te dodatki. No, jak nie mam, to muszę skupić, kurczę, nie wiem, czy mam, czy nie mam. No tak, jak nie mam, to będę musiał sobie kupić. Wieczorem, wczoraj. Tak. No. Ja Sobaka ostatnio pokazał jak ładnie. Powiem wam szczerze. Nie no, na dzisiaj wystarczy tej jazdy. Zwłaszcza, że mi silnik zgasł. Aha, no to nieźle. Kurwa, i teraz będzie obchód robię po samochodach. Oczywiście, kurwa. I muszę pożyczkę z banku wziąć. Musisz zobaczyć, jakimi samochodami czy całymi dojechali. Tak. Obchód będzie robił, kurwa. Nie, jak ja bym był szefem, ja bym jebał kierowców za to, kurwa. Brudasów bym wypierdalał. Tych, co nie potrafię, kurwa, szanować aut. O jest. Chyba, że flaszkę zostawi tam w lodówce. Nie, jebał. Nie pracowaliby u mnie. Ni chuja, Jakubek. Nie. Nie pracowaliby, kurwa, brudasy u mnie. Ten, kto, kurwa, nie szanuje auta, to, wiesz co? A to świadczy o kierowcy, kurwa. No wiadomo. Bo, kurwa, jak ma syf, kurwa, w kabinie, to i w domu ma syf, nie? Ale to dla samego siebie, co to fajnie siedzi, kurwa. Kurwa, chłopie. Siedzi w uwierz mi. Do mnie, do kabiny szef kiedyś, kurwa, ściągał dywanik. Mówi, no chuj, no mówi, Mario, butów ci nie będę ściągał, kurwa, dywanik zwinął, kurwa, i mi do kabiny dopiero wszedł. Jak zobaczył, jak jest czysto, mówi, kurwa, w tym aucie, kurwa, to właśnie tak czysto nie było, kurwa. I to było Iveco, powiem wam szczerze. Nie, kurwa. Iveco? No, Iveco, kurwa. Tak, nieważne, słuchaj, nie liczy się auto, liczy się to, że ja tym autem jeździłem. Słuchaj, ja tym autem... Jak stój, alien, kurwa, chuju. Taki ładny screen był. A ty, ile, jaką, znaczy, kurwa, w jakim systemie pracowałeś wtedy? Ja? No. To nie było systemu. Polska, Litwa, dom i no. Do domu na godzinę, kurwa, i z powrotem. No, dlatego tak... 3 miesiące w tej firmie popracowałem. Aha, dlatego. Dobra, trzymajcie się, kurwa, ciepło i poręczy. Tak. No, trzymaj się. Na rado, jutra, hej. Na razie, cześć. Dzięki, ja też kończę, słuchajcie, dzięki wszystkim za miłą jazdę i szybkościka brakuje, właśnie dojechał. Zdjęcie trzeba zrobić auto. Jakieś. Tak, przemaluj sobie auto. Przemaluję, nie wiem kiedy, kurwa. Tak, nie wiem kiedy, kurwa. Zarobiony jestem, bo nic nie robię. Trzeba sprawdzić, czy przez Traxbooka nie da się dać ładunku, za który jest nie wiadomo ile hajsu i tego. Za chwilę. A tego nie wiem. Ale moi drodzy, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszonka następnym razem. Także do miłego. Bajo, bajo. Mobilki. Pa, pa. Siema. Halo. Cześć. Na zgorzelcu suszą.